Że będziemy widzieć. Nadajesz na żywo. Witamy serdecznie. Podcast ProBasket Live, 53 już, jeśli się nie mylę. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To był szalony tydzień, bo widzieliśmy się ostatnio w środę. Poczekaj, bo już do mnie jakieś SMS-y przychodzą, muszę to sobie. Wyłączyć przecież, niepoważnie, nieprzygotowany do zajęć jest po prostu. Więc tak, był szalony tydzień, mamy bardzo dużo tematów takich ciekawych do opowiedzenia, ale zanim rozpoczniemy NBA, to dzisiaj grała też nasza kadra. Tak, grała reprezentacja Polski biało-czerwoni rozpoczęli eliminację mistrzostw świata 2023. Rozpoczęli od porażki z Izraelem 61-69. To też debiut trenera miliczycia. Nie było Mateusza Ponitki w składzie, za to był Marcel Ponitka. Natomiast też nie było dzisiaj skuteczności zupełnie. Bo Polacy w całym meczu nie 20% skuteczności rzutów za 3 punkty. Dobrze zaczęliśmy od 19:4 Taki był wynik jeszcze w pierwszej kwarcie. Po tej pierwszej kwarcie prowadziliśmy, ale w drugiej było e, 6 punktów. Polacy Ała. zdobyli, więc pudłowali na potęgę Jakub Garbacz, który bodajże 7 punktów. W pierwszej kwarcie rzucił w całym meczu z dystansu 0 na 12. Ale przynajmniej. Także... Się... Wiesz, nie zastopował. Dobry syndrom strzelca jest taki, że nawet jak nie wpada, to trzeba rzucać, bo w końcu wpadnie. Igor Miliciś też tak mówił po meczu, że jest zadowolony, że ćwiczyli, przygotowywali się, obronę, obrona, 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 a o ataku chyba trochę zapomnieli. Ale będzie wpadać, podobno będzie wpadać następny mecz z Niemcami, więc mm, trzymamy kciuki za to, że będzie wpadać. Bo dzisiaj nie wpadało zupełnie, więc tylko 61 punktów w ogóle przez Polaków zdobytych. Więc no to samo przez się świadczy o tym, że było dramatycznie dzisiaj w ataku, poza pierwszą kwartą, tak naprawdę. Także tak, zaczynamy wątkiem nie NBA-owskim, i chyba. Nie wiem, czy jeszcze chcemy coś dodać do tego, że Polacy przegrali. Następny no. mecz z Niemcami, więc może trzymajmy się tego, że będzie wpadać. No dobrze, to trzymamy się tego, że będzie wpadać. Życzymy powodzenia, kiedy ten mecz w sobotę. Chyba. Dlaczego ty mi musisz zadawać takie pytania? No bo ty powinieneś być przygotowany do zajęć. Nie pamiętam. E, zaraz ci powiem. E, Polska, Izrael, Niemcy dzisiaj. Przygrali ze Estonią, No to też jest ciekawe. Wiesz, te eliminacje zawsze ja są. Nie te składy. O, Chorwacja, Słowenia w tej chwili na przykład trwa. No i co z tego, jak Luka Dącić, to wiadomo, gdzie jest. Yy, Słuchaj, szukam w terminarzu. No to ja też jestem nieprzygotowany do zajęć. W sobotę. Sunday. Sunday. Niedziela. No to Dobrze, to się nie popisaliśmy. Niedziela, niedziela, niedziela 20. Niedziela 20 mecz z Niemcami. Heja. Dobrze. I już będzie Mateusz Ponitka, tak? Ma być. A co z Marcelem? No dobra. Zostawiamy te pytania bez odpowiedzi. Tak, przejdźmy no, do chyba o NBA. wolimy gadać Przejdźmy jednak. do NBA, żeby się tutaj też nie. Bo już pojawiło się, że Balcerowski w kontekście NBA to żart. No, Balcerowski mówił niedawno, że będzie mocno naciskał na to, żeby w następnym sezonie, y, znaczy po tym sezonie, znaleźć się w drafcie. Y, A ja Wam powiem, NBA... moja teoria jest taka, że europejska koszykówka fibowska jest zupełnie inna od tej w NBA. I bardzo wiele czynników różnych tam ma znaczenie. I. Ja bym tego naprawdę nie przekreślał po takim meczu, czy w ogóle to, że on nie wiem, ma słabe statystyki gdzieś tam w lidze i tak dalej, to wcale nie oznacza, że on by w tej NBA się nie odnalazł. Takie warunki fizyczne, w sensie wzrost, umiejętności bardzo duże. I ja bym naprawdę, biorąc pod uwagę to, jacy ludzie dostają szansę w NBA, czyli tak są wybierani w drafcie i tam dostają rok, dwa, a potem często są wysyłani do domu, bo jednak się nie udaje, to ja bym naprawdę tutaj był ostrożny z tym, bo, bo może się okazać, że, no, że ktoś da mu szansę. No. Więc jakby naprawdę wiesz, gracz wysoki, rzuca z dystansu, Ważne, żeby umiał się tam przepychać pod koszem, ale to też wiesz, zawsze Trochę można się go, wzmocnić tak, fizycznie. Na pewno go wzmocnią fizycznie, jeśli no właśnie. trafi do NBA, więc jakby spokojnie. Um... Naprawdę w sensie nie, nie, nie wyciągałbym wniosków z jego gry, czy jego gry w drużynie narodowej, czy, czy w lidze, bo, bo naprawdę Kluczem jest tutaj, są tutaj warunki fizyczne i potencjał, jaki jest, a ten chłopak ma naprawdę ogromny potencjał. No i na tej pozycji, przy takim wzroście, takich parametrach, takich umiejętnościach, konkurencji nie ma zbyt dużej. Są jakieś śmieszki już? Nie, temat, którego nie chcemy poruszać, o co się Marcel z Mateuszem pokłócili, i następny wpis o nitkę. Ojej. <laughs> Dobra. Em... NBA. NBA. Dobra, zacznijmy od wyników. Zobaczmy, co się działo we wtorek. nocy z wtorku na środę. Było kilka spotkań. Zobaczmy na naszą magiczną planszę. Z wtorkowymi wynikami. Z wtorkowymi wynikami, tak jest. Zobaczmy, czy się uda tę planszę nam wdrożyć. Zaraz będziemy musieli się wybrać do naszego realizatora. Ale on ci coś tam na pewno pisze, że, Słuchajcie, że to klika, na... klika i się nie da. No dobra, w każdym razie... O, jest. Y... No jest, właśnie, widzisz? Więc tak, <laughs> Detroit przegrali z Miami, Nowy Jork wygrał z Los Angeles, Portland Tribes wygrali z Denver Nuggets i Los Angeles Clippers y... przegrali pod z Dallas Mavericks. Zaraz pogadamy szczegółowo. No, ja trochę, dy... trochę tak, ja skracam, w sensie mówię wyniki, natomiast Krzyziek jest przygotowany jeśli chodzi o mecze za planszę, dziękujemy, a ty Krzysiek możesz sobie tutaj, że tak to żonglować o czym chciałbyś Wiesz co, o dwóch meczach, bo powiedzmy, że tam Miami z Detroit to nie ma co roztrząsać e, zwycięstwo hit. zresztą tego meczu nie oglądałem więc tym bardziej, e, Portland e, wracają do formy, Damian Lillard wraca do formy, ale to też tak na razie jednym zdaniem, on wybrany ostatnio graczem tygodnia na zachodzie e, zaczął trafiać i, I to Portland wygląda rzeczywiście lepiej, więc tutaj odnotujmy, że wygrali. Natomiast o dwóch meczach chciałem porozmawiać i pewnie najwięcej. No i chyba, czy to już jest ten moment? Nie, jeszcze poczekamy na parę osób, które się dołączają, więc zaraz przejdziemy do Lakers. To zróbmy krótki wstęp od drugiej drużyny z Los Angeles. Mecz Mavericks z Clippers to był drugi mecz w ciągu kilku dni pomiędzy tymi drużynami. Oglądałem oba. W tym pierwszym Mavs grali bez Luki Doncicza, w tym drugim już z Luką Donciczem. No i też to są drużyny, o których w tamtym tygodniu, w poprzednim podcaście mało mówiliśmy, więc może jest okazja, żeby trochę o nich porozmawiać. W tym meczu wtorkowym Mavericks wygrali 112 do 104. Natomiast i o jednej i o drugiej drużynie chciałem trochę ciepłych słów powiedzieć. Znaczy Dallas Mavericks znowu udowodnili i pokazali, że to jest drużyna Luki Doncicza. Drużyna, jakby ten Luka Doncic nie grał, to on gra, to się może tak wydawać, trochę w swoim tempie, w swoim rytmie. On może czasami pudłować rzuty, ale ciągle w każdym momencie jest absolutnie niesamowitym gościem, który prowadzi Dallas do wygranych meczów. Plus jest taki, i to z tego spotkania też wynika, że e, wraca do bycia jednorożcem oby-oby hmm. Krystaps oby Porzingis. Bo Krystaps Porzingis grający na poziomie 30 punktów, e, parę zbiórek do tego i naprawdę niezła obrona. To przede wszystkim, no bo on, że potrafi rzucać za trzy punkty, wiemy, że potrafi tam, powiedzmy, na tym piątym metrze się poprzepychać, to też było w tym meczu widać. I, i do tego naprawdę, naprawdę niezła obrona, i to zaczyna sensownie wyglądać. Ten mecz 112-104 po dogrywce, no tam Paul George rzucił na dogrywkę niesamowity rzut. Ten po czterech krokach, tak? Wiesz co? Gader, po prawach Wiesz co? Wiesz co tam. Tak w Europie może by gwiznęli kroki. Natomiast tak patrzyłem na to, aż tak wiem, wiem, mi się że przepisy dra, krew, zerowy niby. Dramatu tak? nie ma, no tam jakby widziałem gorsze akcje, ładnie to wyglądało, wyszedł w górę po prostu, że przy takiego rzuca takiej nie, sytuacji, nie? nie? W... Czas ci się kończy, mecz ci się kończy, musisz trafić z narożnika, masz obrońcę przed sobą, to Paul George wychodzi w powietrze tak, że żaden obrońca na świecie mierzący i trzy metry by go nie zablokował, więc więc naprawdę świetny, świetny rzut, ale Clippers ten mecz przegrali. Natomiast o Clippers też chciałem parę słów ciepłych powiedzieć, a właściwie właśnie o polu George'u i o Reggie Jacksonie. Reggie Jackson jest chyba największym wygranym tego, że Kawaii Leonard nie gra, bo stał się tak naprawdę drugą najważniejszą postacią w tej drużynie. Ma niesamowitą energię, w tym pierwszym meczu rzucał w ogóle jakieś kosmiczne rzuty, łącznie gdzieś z dwutaktem w poprzek boiska, wyjściem w powietrze i rzutem z wyskoku tyłem do kosza. E, I to wpadło, więc w doskonałym humorze był Reggie był Jackson e, po, po tym pierwszym meczu z Dallas. E, natomiast Paul George, oczywiście wiemy, my znamy Pola George'a od lat, ale żeby nie umknęło nam to, tak sobie pomyślałem, oglądając pola George'a, mm -hmm. że to jest najlepszy zawodnik. Jakbyś chciał wyciągnąć takiego, który ma najwyższą średnią umiejętności wszystkich, to jest gość, który jest absolutnie fenomenalnym obrońcą. I on haruje w tej obronie. W ogóle Clipper jest dobrze bronią. Problem jest, problem jest w ataku, bo w tym ataku to mam wrażenie, że właśnie za dużo. Paul George i chociażby Reggie Jackson grają indywidualnie i trochę, trochę to nie wygląda. Natomiast Paul George, jako on, haruje w obronie, przechodzi do ataku i rzuca ci za trzy, rzuca za dwa, wchodzi pod kosz. Podaje, robi wszystko. Czy jest absolutnym liderem i gościem, który kreuje atak w Los Angeles Clippers. Więc naprawdę, naprawdę doceniam to, że Paul George, Paul George nie był nigdy obrońcą roku, prawda? Nie. Nie. No. Ale rzeczywiście tak. No. To, to, ja to, pamiętam to jest, też, to jest czas skandal. Indiany. To jest skandal, bo, bo to jest moim zdaniem jeden z najlepszych obrońców na parkietach NBA i rzeczywiście taki, który ma siłę na to. Co czasami zarzucamy i LeBronowi, i Hardenowi, że, że czasami jak w ataku dają z siebie wszystko, to trochę brakuje siły, trochę odpoczywają w obronie. Mm -hmm. Paul George nie odpoczywa. Paul George haruje non-stop z jednej i z drugiej strony parkietu, no i potrafi naprawdę efektownie kończyć akcję. Ten pierwszy mecz z Dallas też kilka jego świetnych, indywidualnych akcji, które sprawiły, że to spotkanie wygrali Clippers, chociaż tam też długo ten mecz był wyrównany, mimo że Dallas bez Luki Doncicza. Natomiast no ten tutaj rzut na dogrywkę, ale ostatecznie Mavs byli lepsi, więc jak miałbym wiesz, porównać te drużyny, to raczej ten mecz wtorkowy ostatni jest bardziej, z niego bardziej można wyciągać wnioski, bo Dallas z Luką Doncicem i z takim Porzingisem wracającym do formy, to jest naprawdę coś, bo dzięki temu też inni zawodnicy mają więcej swobody, więcej możliwości i, i to rzeczywiście wygląda nieźle. Clippers... Podoba mi się ich obrona, bardzo mi się podoba Paul George, podoba mi się energia Reggiego Jacksona, tylko ciągle trochę mi jednak w ataku trochę brakuje, że on ich się jednak trochę ciężko w ataku ogląda. Fajne są indywidualne akcje pola George'a, ale sama gra drużynowa to już nie do końca. Także, także o tych dwóch drużynach, które są w tej chwili na plusie, jedni i drudzy. I jak sobie popatrzymy na konferencję zachodnią, to Dallas w tym momencie na czwartym miejscu, Clippers na piątym. Chociaż tam jest oczywiście ciasno, ale, no jest ale ciasno, myślę, że, z, że Dallas, jeśli, jeśli Luka będzie zdrowy mm -hmm. i Porzingis rzeczywiście wraca do formy, to widzę światełko w tunelu. Światełko w tunelu, tylko mi tam brakuje trzeciej opcji. No trochę tak. Bo Tim Hardaway Jr. ok, ale jako taki wiesz, Trochę taki zadaniowiec, tak? W sensie takim, żeby rzucać za trzy w kontrze może czasem minąć. Okej. Okay. Jalen Branson, świetny taki, właśnie wchodzący z ławki, taki zawodnik, o którym już zresztą chyba po, po, po w poprzednim podcaście mówiliśmy. Właśnie Jalen Branson wchodzący z ławki, to jest ten czas, druga kwarta, trzeba po prostu zdobywać punkty, tak. Natomiast mm, no brakuje mi tej trzeciej opcji jeszcze tr trzeciego zawodnika, który by tutaj mógł. Um, Dallas wzmocnić, tylko pytanie, kto by miał to być? Dziś nie mam odpowiedzi na to frapujące i nurtujące nas pytanie. Natomiast wydaje mi się, że Mark Cuban nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i możemy się jeszcze zaskoczyć. On lubi takie różne um, sytuacje. Mm. No w tym meczu był jeszcze Dorian Finney-Smith. W dobrej strzeleckiej formie. Natomiast no, to też, wydaje mi się, nie jest postać taka, która. Nie, mogłaby no to, to, być... są, to są, wiesz, to są właśnie do... bardzo dobrzy zadaniowcy, tak? W sensie... Oni też zyskują właśnie na tym, że i Luka, i Porzingis grają bardzo dobrze, na nich jest skupiona obrona. To jest zawsze. Więc wyglądają też o wiele lepiej w takiej grze. Natomiast, natomiast no tak, jeśli gramy w lidze, w której. Potrzebne są trzy gwiazdy do wygrywania. Co, to, ja, to nawet opcji. ja nawet nie mówię o gwieździe. Ja nawet nie mam na myśli, że, że nagle, wiesz, że nagle ściągną, nie wiem, Kairiego Irvinga, tak, czy coś takiego. Ale że brakuje mi takiego trzeciego pewniaka, tak, że, wiesz, bo dzisiaj mówisz Dallas, mówisz dącić porzingis. Natomiast, no i co, i kto jeszcze? No i zadaniowcy. Więc jakby tu brakuje, moim zdaniem właśnie takiej trzeciej opcji, żeby ta drużyna była po prostu mocniejsza i, i groźniejsza tak bo no bo to jest, w tej chwili to jest różna na drugą rundę Max na zaciętą pierwszą tak naprawdę na zachodzie z Los Angeles Clippers na przykład No wiesz, to różnie może być to jeszcze mamy daleko do końca sezonu Patrzę bardzo daleko Patrzę w komentarze, kibicuję Warriors od lat, w tej chwili grają świetną koszykówkę, dają się wyszumieć przeciwnikom na początku, a potem dobijają. Tak, o Warriors mówiliśmy dużo w poprzednim odcinku. Krok zerowy przygotowawczy, to rozumiem, że do tej Poprawa akcji… Poprawa chwytu. …Pola George'a. Tak, swoją drogą, Paul George'a akurat w tym meczu 1 na 6 za 3, to była jedyna trójka trafiona na dogrywkę. I co jeszcze o Golden State Warriors? Odsyłamy do poprzedniego podcastu, bo chyba niewiele o, więcej. Ja, ja, jeszcze, tak? ja jeszcze coś Dobra, powiem to jeszcze później, powiemy, bo, bo jeszcze będę mecz... reklamował swój tak Dobrze. tekst ostatni. Dobra, ten to o Golden State Warriors tak, jeszcze trochę porozmawiamy w tym odcinku. Dobra, bo ty chciałeś pogadać pewnie o meczu Knicks-Lakers, a ja tylko chciałem powiedzieć, że w Portland-Denver i w tym meczu, i odsyłam wszystkich na probasket, jeśli jeszcze nie widzieli tej akcji, ale w tym meczu po raz drugi w historii komuś się udało wykonać wsad pod nogą i to w trakcie meczu, bo to nie jest, wiesz, to nie mm -hmm. jest takie, jak gdzieś widziałem komentarz, a takie akcje to, to teraz tam w każdym meczu NBA czy coś. No i ja tak specjalnie tam gdzieś poszukałem, sprawdziłem. Dodaliśmy na ProBasket, jest taki tekst, yy, dużo odsłon, ma drugi w historii wsad pod nogą w meczu NBA. Pierwszy, wyobraź sobie, był Ricky Davis. Pamiętasz takiego wariata? Nie. Ricky, Ricky Davis, Davis był taki wariatuncio, słuchaj, no z 15 lat temu to było, więc jakby e, możesz nie pamiętać, ale jeszcze... Nie, no bez przesady, ale... <laughs> to Ricky Davis to był taki gość, taki mega, ultra skoczek. E, on grał w Bostonie, e, grał w Filadelfii, no w... Długa Miami? jego historia. Miami jest... Minnesota? No tak, tak. No tak. Widzę długie. CV. Ej, no dobra. Nie. CV długie on tam w pewnym momencie nawet rzucał, wiesz, po, po paręnaście punktów. Widzę, że nawet teraz zerknąłem w Cleveland, rzucał po dwie dychy w sezonie co 2002 2003. Cleveland pewnie wtedy. To nie ma znaczenia. Dobra, no nie, nie Ricky David latał, po, latał, okay. latał ponad obręcz, z się głową i tak dalej. No i jemu się udało. Tam też jest właśnie w tym newsie wrzucę, dobra, wrzucę link na, na czat, żeby nie było. Um, Wrzucam link na czat do tego newsa. Ricky Davis z Cleveland, tak jest. No i jest też, słuchaj, zawodnik, który się nazywa Greg Brown III. To jest jakiś debiutant. Mm -hmm. I oni no, już tam wysoko wygrywali. Poszła kontra. No ja to widziałem, no. Ale opowiadaj, <laughs> opowiadaj. I on, i on wiesz, idzie, normalnie idzie na wsad, przełożył za pod nogą i bum, nie? Ja mówię, wow, w ogóle, co tu się dzieje, nie? Matko i córko, no i wiesz? I, i no myślę, że warto to zobaczyć, bo, w, bo takie rzeczy nie dzieją się codziennie, no więc jakby. Tak, odsyłam, no ja pamiętam, polecam. wracając trochę do pola Georgea, jak właśnie Paul George jeszcze w barwach Indiany, Indian, też, też idąc sam was? na sam, zrobił 180 stopni e, slamdanka, obrót. 306? 300... 360 stopni. Tak, tak 360 nie. No. Stopni. Ja 360 stopni. Jeszcze, jeszcze się czasem dziś 360 tam rano. 360 stopni, tak, sam na sam, co też już było. Wow, nie? Tak. Bo, no, Paul George bo jednak... też był miał przed tą kontuzją poważną, zwłaszcza mhm. miał, no, miał petardę w nogach. On ma ten. Ja to strasznie lubię, bo yy, nie wiem, sam miałem z tym największy problem, więc może dlatego też uważam, że to jest strasznie fajne, bo wiesz wyskok z jednej nogi, jak wiesz, w dwutakcie, jak się rozpędzisz, okej. Okay. Natomiast mi zawsze imponowało to, jak ktoś potrafił zrobić naskok, wiesz, leci jak na dwutakt, ale robi naskok i z dwóch nóg skacze i taką jedną ręką, wiesz, petardę, nie? To, co Ja Morant potrafi po prostu okrutnie, i to samo Paul George też potrafi, także to na mnie zawsze robiło duże wrażenie. Nie no, mi też się, że tak powiem, z normalnego dwutaktu zdecydowanie łatwiej kończyło. Akcje niż. No właśnie, a tu trzeba, wiesz, winda do góry musi pójść. No, no, no. Z dwóch nóg to nie jest łatwe, tam mięśnie brzucha mocno pracują, więc. Natomiast wreszcie. też pamiętam, była taka zajawka swego czasu, że wszyscy próbowali, oczywiście bez slam dunku na koniec, ale dwutak i z przełożeniem pod nogą. Piłki. Próbowali rzucić w ogóle, Tak, tak, tak. To tak. no, nie jest ta, łatwe. No. Nie, no nie jest łatwe, natomiast do zrobienia, ale z, ale z zapakowaniem piłki do kosza, no to już naprawdę mm, windę trzeba mieć ładną. I też. Koordynację całą. Wiesz, ale no. też trzeba mieć kochane niezłe, bo to jednak w meczu może no ci coś wysoko, nie wyjść i co go no, no, tak, no Dzisiaj w nocy Lamelo Ball sobie odbił piłkę o parkiet i chciał wiesz tyłem wsadzić i zong, a no. było na remisie, więc chyba, tylko chyba to było w drugiej albo w trzeciej. Chyba w drugiej kwarcie, więc jakby powiedzmy, że, powiedzmy, że nie, nie zaważyło to w, o wiesz, w końcówce o wyniku, ale. Ale rzeczywiście, no. no tak, tutaj mamy, że 360 lawin już trzykrotnie w Chicago, z tego co kojarzę. No tak, tylko że Zach Lawin jest gościem, którego znamy doskonale, z tego, że potrafi efektownie pakować piłkę do kosza. I, a tu jednak, jak jesteś pierwszoroczniakiem, nikt cię nie zna i wychodzisz na parkiet, dostajesz piłkę sam na sam z koszem, to, to też. Wiesz, Można spokojnie, ale bezpiecznie widowiskowo zapakować ją i się pocieszyć z publicznością. A można zrobić siebie gościa, o którym zaryzykować trochę, i, i wszyscy na świecie oglądają. Jest kambang. pytanie: czy pan Pacuda lub pan Sendecki zapakowali kiedyś do kosza? No tak, wiesz, co, w stalowej woli. A. w hali Mosir słynnej 280 były kosze prawda to jest najlepsza zabawa jak na końcu e, trener się zgadzał że naciskamy magiczny przycisk i kosze nie 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 ni, ni, trochę niżej i wtedy się fajnie grało i na, oczywiście w szkole pamiętam na boczne kosze też zawsze najbardziej lubiłem i na mniejszej sali bo wtedy tak natomiast ja szczerze przyznam w najlepszych czasach swoich to miałem problem. No. To tak, taki, takie tak zwane wciskane, znaczy najlepiej piłeczką tenisową, tak? Bo, bo tak, żeby całą ręką zapakować piłkę do kosza, to, to u mnie był problem z moim sto, 181 no tak, wzrostem. Ja mam, ja mam i, troszkę więcej. Tak, więc jednak... yy, teraz tak, to ja się, skoro o tym mówimy, to zrobimy taką akcję. Yy. Bo tu widzę, że muszę po prostu kogoś uświadomić w pewnych sytuacjach, więc dajcie mi sekundę. E... Panie kierowniku, pan wypuści teraz to zdjęcie, które ja wysłałem panu na maila. mówię tutaj do naszego realizatora. E... Bo z... znaczy ze mną historia jest taka, że ja mam 91. Kalkus ma te... miał być w swetrze? Kalkus ma nie. To nie, teraz z maila. To, to co wysłałem teraz na maila, także teraz żeby było szybko, no. tak zwany falstart. O, dobra, do. Ale Kaila Kuznia, wrócimy, wrócimy, tak, wrócimy. wrócimy do, do Kuzmy, ale teraz tak na szybko w sensie wysłałem, bo ja chciałem powiedzieć, że ja też kiedyś grałem w kosza i, yy, i zaraz coś pokażę. Natomiast y, ja mam Met 91, więc jakby w swoim mam też łapę, jak, jak to mawiał yy, Włodzimierz Szaranowicz. Yy, jak Michael Jordan. Nie, jak y, Otis Torf, łapie piłki jak bochny chleba. I ja nie mam problemu, mam dużą rękę, więc z łapaniem piłki nie mam problemu. A teraz tak, to chodziło mi o to zdjęcie. To jest drużyna, ja tam jestem z numerem 40. Jak ktoś chciałby się pośmiać, to można. Pała i koledzy. To jest Junior College, czyli dywizja druga. To jest Ameryka. Z jakim numerem? 40. A jesteś. No jestem. To jest drużyna Moraine Valley Community College. Rashan Holmes, znasz gościa? Nie, ale ty na pewno znasz. No, Rashan Holmes gra w Sacramento Kings. Te Teraz, no, no nie no, wtedy to nie no, on 15 no. lat później, tu są, yy, tu są moi przyjaciele, w sensie Jelani Watson, to mój taki serdeczny kumpel, 44 numer. I ja byłem w Stanach półtora roku, po maturze wyjechałem, yy, realizować, kontynuować swoje marzenie o graniu w kosza, ponieważ nie miałem tyle talentu i umiejętności, żeby grać na poważnie w koszykówkę, to po prostu kontynuowałem ją w Stanach. Dywizja druga, to jest taki poziom, wiecie, no w całkiem niezły. Ja tam siedziałem na ławce i dopingowałem. W paru meczach owszem grałem, ale ale też y, też no nie, nie będę opowiadał, że tutaj byłem jakąś tam y, gwiazdą czy coś, ale miałem taką okay. przygodę, a Holmes y, tę samą szkołę kończył. Okay. Więc jakby wiesz, jest ktoś tam, kto, kto był to na przedmieściach Chicago, także tutaj y, taka y, Wspominkowa, akcja spontaniczna, stąd ten taki cały falstart tutaj i tak dalej. Także tak, zdarzało mi się wsadzić do kosza, w sensie bez problemu, z dwutaktu, z dwóch nóg, miałem też taki moment kiedyś, że się udawało, ale to już... Teraz to już skaczemy niżej niż Lamarcus Odrycz. Teraz to już, wiesz... Ciężko y... się od 9. No nie, ale już strach jest po prostu, bo wiesz, kolana już nie te, więc jakby... Na, na, na NBA2K, no po prostu. Więc tak, tak dobra. Yy, przechodzimy do meczu Lakers-Knicks. Tak, I no najpierw powiemy, dlaczego tak. w nim nie zagrał LeBron James. No tak, no, czyli musimy wrócić do meczu Lakers z Detroit Pistons, gdzie doszło do karczemnej awantury. No jeszcze The Palace 2. Tak, tak, tak. Dużo krwi się polało. To z... mnie słabo słychać podobno. Oj, coś tu muszę z tym mikrofonem zrobić. Może zabić. Za Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz? Napiszcie, czy teraz słychać, bo może. Tutaj realizator mikrofon... mówi, że już słychać. A dobra. Ehm, dobrze. W meczu Detroit Pistons z Los Angeles Lakers ehm, LeBron James uderzył. Ehm, a Stewarta. Była to sytuacja, kto nie widział, no to trochę opowiemy, gdzie oni walczyli po rzucie osobistym opozycję o zbiórkę. No i tak, z jednej strony Stewart się przepychał, szukał kontaktu, trochę prowokował, z drugiej strony Lebron no, odwinął mu. i... Mhm. Tylko czekaj, ja, bo powiem taką, ta rzecz, która jest jakby najważniejsza. Bo nie usprawiedliwiamy Lebrona w swoim zachowaniu. Ja jeszcze nawet nie zacząłem, no. Dobra, ale chodzi mi o, ten, sam, o sam fakt tej sytuacji. Do zbiórki, bo Lebron James tam był ustawiony jako piąty, czyli ten najbliżej rzucającego osobiste. I Stewart, zamiast przepychać się, co jest normalne, z DeAndre Jordanem, który był pod koszem, to on się zaczął przepychać z Lebronem, położył się wręcz na nim. I LeBron James mu się po prostu odwinął na zasadzie Gerary po prostu. No więc jakby, a że trafił go w oko, to już jest jakby no inna No tak, historia. bo tutaj teraz rozbijamy ja nie pierwsze, ale myślę, pierwsze. że warto. E, tak, no bo to ja też to pisałem, moją teorię na ten temat. Znaczy, czy LeBron James e, chciał go uderzyć? No, no chciał, no znaczy nie było to zaplanowane od miesiąca, tylko po prostu w <laughs> tym momencie, w którym ten się na nim kładł i go tam szukał kontaktu, odwinął mu się e, łokciem, że trafił chyba nawet nie łokciem, tylko ręką w głowę, no to czy chciał trafić nawet, w głowę? Nawet, nawet to było pięścią, wiesz, bo to w sensie no on tak, się tak no odwinął, tak i to, Jezu, tak, no. on się tak odwinął i ta pięść trafiła, ale trafiła też przez to, że on się tak kładł, tak? Bo... Tak, więc czy chciał trafić w głowę? No moim zdaniem nie chciał. Chciał po prostu mu się pozbyć, pozbyć Stewarta. Trafił w łuk brwiowy, czyli miejsce... Które jak przetniesz, no to nie jest jakaś poważna kontuzja. To nie boli, natomiast jest widowiskowo, bo są hektolitry krwi. To każdy, kto choć czasem boks albo MMA ogląda, to wie doskonale, że czasami ci zawodnicy. Nie ma takiej opcji, żeby przestali walczyć z powodu rozciętego łuku bliźniego. Jak to jest bardzo głębokie, to, to co najwyżej lekarz może przestać. Czasami w MMA jest tak, że naprawdę leje się ta krew i leje się i leje, a, a gość dalej walczy. No bo to nie jest, nie jest kontuzja, wiesz, to nie jest złamanie nogi, nie? że przez parę miesięcy nie będziesz grał. Więc tak, natomiast w tej krwi i uderzony przez Lebrona. Odciągnięty przez kolegów z drużyny i przez ludzi z Detroit Pistons, Isaiah Stewart, zaczął szaleć, zaczął się wyrywać. Chyba ze trzy razy próbował, wyrwał się i próbował biec w kierunku Lebrona, żeby go chyba bić i mu oddać. No i to, za, to jego zachowanie było. Delikatnie mówiąc, no takie, że groziło naprawdę, że za chwilę coś poważniejszego się stanie, bo tam już z głośników były nawoływania do kibiców, żeby zostali na swoich miejscach, żeby przypadkiem no gdzieś tak, właśnie Malice... mają, mają doświadczenie, czy raczej historię. Akurat była dwa dni wcześniej, chyba była rocznica 15. Tak, tej, tej de Palace, tak. więc. więc... No oni się tam byli przerażeni, nie dziwię się. No. Tak, więc przez moment było, było strasznie. Natomiast po wszystkim Lebron James dostał jeden mecz, o, obaj oczywiście zostali wyrzuceni z boiska. Lebron James dostał jeden mecz zawieszenia, Stewart dostał dwa mecze zawieszenia i uważam, że to jest kara adekwatna do przewiny obu zawodników. Znaczy Lebron za uderzenie, jakby nie było jednak uderzenie rywala, jeden mecz zawieszenia. OK, ja od początku nie wierzyłem w teorię, że ponieważ następny mecz jest w Nowym Jorku, to to, że go nie zawieszą, to go nie zawieszą, bo jeśli chcemy przestrzegać reguł, to niech Liga ich najpierw przestrzega, więc to tak, sorry. Tak, 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 tak. Natomiast dwa mecze zawieszenia dla Stewarta, no tak, no bo jakby jedna akcja to jest to, co się wydarzyło, no ale to, co on robił później, to, że się wyrywał, to, że nie chciał zejść do szatni, to, że próbował gdzieś tam skakać do Lebrona, to, <grym> ale no, to, Jeśli to, ktoś... jest, to nie no. Jeśli ktoś tego nie widział, to warto to obejrzeć. Gość zwariował. To jest, wszyscy, wszyscy sobie trochę teraz z tego żartujemy, ale bo on poczuł krew, bo mu zaczęło cieknąć po po, jakiejś, po chwili, tak? I on poczuł krew i po prostu, wiesz, zwariował. Najlepsze było to, jak on tak odszedł już, i potem, słuchaj, spod jednego kosza, jak zawodnik NFL, tam z, jeśli skauci go widzieli, to zaraz mu zaproponują kontrakt, wiesz, jak w NFL po prostu. Minął jednego, drugiego, trzeci się rzucił, czwartego minął, no i tego, i w końcu go, ktoś go zatrzymał. No, e, zachowanie, w sensie, ja mogę sobie teraz troszkę się z tego pośmiać, on jeszcze potem, jak schodził do szatni, to dobra, 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 po czym nagle uciekł w ten, w ten tunel, nie, po prostu, i wszyscy mówią, ty zaraz wybiegnie z drugiej strony. Ale to, to, co chciałem wyjaśnić, czy jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo też takie pytanie pada, czy ktoś mi zadał takie pytanie: dlaczego skoro LeBron uderzył, to dostał tylko jeden mecz, a przecież Stewart nikogo nie uderzył? To dlaczego on dostał dwa? Ja w ogóle uważam, że dostanie cztery, bo za cztery mecze Detroit jest mecz rewanż w Los Angeles. Więc tak sobie mhm. pomyślałem, że nawet może NBA pójść tak mocno mocno dalej, żeby, no wiesz, no nie chcieć, bo ja na miejscu Lebrona bym tak tam zerkał w tym meczu, w sensie był taki ostrożny, zwłaszcza w jakichś tam wejściach mm -hmm. pod kosz czy coś, nie? Znaczy ja myślę, że Stewart też zostanie ostrzeżenie, żeby nie próbował nic robić, nie? Bo natomiast chodzi o całą sytuację, o, nie wiem jak to powiedzieć, możliwość eskalacji, czy... To, że jego zachowanie, bo Lebron, widzisz, Lebron uderzył i nawet zrobił taki gest ręką, ej, Ta, kurde, sorry. sorry, nie, w sensie, chyba, chyba za mocno, czy tam coś, nie wiem, trafiłem się, to wiesz, na no, tej zasadzie, oczywiście, że chciał go uderzyć, ale chciał go raczej odepchnąć od siebie, a nie wymierzyć mu cios mhm. w twarz, nokautujący, tak, więc yy, to, że Stewart zrobił takie zamieszanie, co, i chodzi o to, że to mogło się skończyć, naprawdę, tragedią, tak, czyli mogło się skończyć ponownym, w ogóle, wiesz, mordobiciem w Detroit, z czego bardzo nie chciałaby ani NBA, ani klub z Detroit. Na szczęście w Los Angeles Lakers nie było nikogo, poza tam Westbrookiem, który chyba coś tam gadał, technika dostał i w ogóle mówi, co ja dostałem dacha, za co, nie, no, jestem raz to raz, nie. Okej, okay, ale że tam nie było nikogo, bo wiesz, bo to by się też inaczej skończyło, jakby nagle Deandre Jordan zamiast stać i, stać i obserwować i tak trochę zasłaniać Lebrona, bo on tak stanął mm. i tak zasłaniał, nie? A co by było, gdyby, gdyby wiesz, gdyby, nie wiem, Melo, Westbrook i, i Deandre Jordan rzucili się na przykład na tego Stewarta, tak? Po, po kolejnej no jego No tak, próbie, się, w tak sensie... się w tej słynnej Malisette de Palas w tym meczu słynnym z Indianą. To, to trochę zaczęło, że jakby stanęliśmy w obronie braci, tak? Że tam oczywiście doszli kibice, też czego tutaj nie było i, i tak dalej, ale gdzieś tam tutaj rzeczywiście, no można powiedzieć, że cała reszta zachowała się OK. Tu mamy, że nie masz racji w boksie. Może być przerwana walka, jak krew zalewa oko. No może być, oczywiście lekarz może. To też powiedział sędzia. Też, ja, no. Sędzia ja może przerwać. Nie, nie, no może przerwać Mo jakieś No jest może tak, 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 tak oczywiście, że może, jak to rozcięcie jest tak wielkie, że się nie da zatamować, to może. Natomiast y, ja nie pamiętam, żeby sam zawodnik z powodu tego, że ma rozcięty łuk brwiowy, chciał, jakby poddał walkę, bo no nie. Więc, no dobra, ale wróćmy do koszykówki. Tak, mógł być kolejny film na Netflixie, no trochę tak. Kolejna szansa już niebawem, bo, bo niedługo Lakers grają z Knicks, natomiast jeszcze jedna rzecz mnie troszkę rozbawiła, bo po tym meczu LeBron James próbował. Dodzwonić się do Stewarta z naciskiem na słowo próbował. Naprawdę? to tej historii nie znał. Ale wiesz, no to jest historia taka, że zdaje się sztab PR-owy LeBrona zadbał o to, żeby wszyscy się dowiedzieli, że LeBron próbował. próbował. A, no, a wszyscy się zastanawiają, no, że kurde, jednak no, nie wie, wiesz, nie wiedzieliśmy, że tak trudno się dodzwonić do innego koszyka że NBA, jak jesteś LeBronem Jamesem. Nie wiem, może nie odbierał telefonu, a może nie ma telefonu, nie wiem. Nie ma też <laughs> więc, więc chyba się nie dodzwonił zadzwonił Lebron z pana, ale, ale wszyscy się dowiedzieli, że Lebron chciał go przeprosić. Zobaczymy, a... jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście myślę, że Stewart y, po pierwsze ochłonie, y, po drugie... Na pewno ktoś by ben... coś powiedział. Tak, że Poza tym pamiętaj, że, że on chyba nie ma za dużego kontraktu, więc, yy... 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 więc chyba warto, żeby o ten kontrakt yy... zadbał. Ja teraz sobie szybko sprawdzę, jak to wygląda u niego, jeśli chodzi o finanse, bo to jest też bardzo ważna kwestia, którą. No dobra, on ma jakąś tutaj opcję zawodnika jeszcze przez kolejne dwa lata, tak? Czyli ten sezon ma i potem jeszcze dwa lata chyba jest. Nie, Team OO, widzisz, kolejne dwa lata ma, po tym sezonie kolejne dwa lata ma Team OO, opcję zespołu, tak? Czyli za 3,5 i za 5 baniek. No, więc... Lepiej, żeby nie wziął tego do siebie i nie zrobił tak, bo... sprawy honorowej z tego, tak, jakby nie bo Nawet czymś trener Dwayne Casey czymś... powiedział, że, no, że takie zachowanie jest no, nie do zaakceptowania. Tak? E, tak, no więc zobaczymy, jak to będzie. Chociaż też ja też pamiętam na. tam była spora dyskusja, mnóstwo tych dyskusji na Twitterze, natomiast no, przecież... też mi się tak przypomniało przy okazji różnych tam argumentów e, i właśnie. Pytanie, co będzie dalej, tak? Między tymi zawodnikami, to, to pamiętam, jak Ron Artest kiedyś naparzał kobiego Bryanta właśnie łokciami, grając wtedy w Houston, a Bryant w Lakers, a później Ron Artest przeszedł do Lakers no i został Mistrzem ob... NBA. Tak, no, razem z kobim i jakby obrońcą na parkiecie kobiego i, i był ważną postacią, i wiesz, to ta spokojnie. No, emocje. To jest sport, emocje są duże na parkiecie, natomiast. Ja, myśl, ja, myślę, i... ja myślę, że nawet może dojść do takiej sytuacji, że będzie jakiś specjalnie, wiesz, nagrane przed meczem, że Lebron przychodzi do Stewarda i coś mu mówi, a i go przeprasza na przykład. Może ja być. myślę, że pr słuchaj, to by, ba... znaczy na pewno by sobie wszyscy w NBA tego życzyli, żeby tak się właśnie zadziało. I Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Tak? Nie wiem, I, czy to jest. I byłoby bardzo nierozsądne. Gdyby Steward yy, podszedł do tego na zasadzie wiesz, on jak Lebron przychodzi, przychodzi Lebrą do ciebie i mówi sorry, a on się na przykład zachowa tak na zasadzie nie ma sorry. Nie? Na pewno nie wiem, czy to jest mecz, który będzie na całe stany, w telewizji i nie Myślę, wiem, kto... że po... Myślę, że oglądalność będzie spora. Tak, ale na pewno też realizatorzy kamer dostaną ten. U uczuleni zostaną, że wszystkie łapiemy. Jak Lebron i Stewart są blisko siebie, to. W ogóle Stewart uwaga, na boisku i mhm. sprawdzamy wszystko. No. Także tak. Warto odnotować, że po tym wyrzuceniu Lebrona i Stewarta, to Lakers jednak wygrali. 55, taki, nawet sobie tam ma taką statystykę, po, po meczu, znaczy po, po tym wyrzuceniu, Lakers rzucili 55 punktów, Pistons tylko 38, Lakers prawie 50% skuteczności, Pistons tylko 30 i tam w końcówce Anthony Davis zablokował dwukrotnie Data Cunningham'a, więc jakby no, taki, ktoś powiedział o, taki mecz był potrzebny, mecz taki na przełamanie. Ja no I tak. ja sobie tak myślałem tak. Mecz na przełamanie z Detroit Pistons, już zajmują drugie miejsce od końca na wschodzie. No, bądźmy ostrożni, w sensie, takie przełamanie to wiesz to w Toronto. Eee, no, w no, sensie... Zresztą przełamanie nie przyszło, bo w... no dobrze, bez Lebrona Jamesa, właśnie w kolejnym meczu, tym od którego tutaj wyszliśmy w torkowym. Tak. Lakers przegrali z New York Knicks 100 do 106. Ja mam dzisiaj bluzę New York Knicks. Ktoś tu już napisał, że ładna bluza, dziękuję. Natomiast umówmy się, New York Knicks nie wyglądają na razie dobrze. Tak wyglądają powiedziałbym średnio. RJ Barrett wygląda mizernie, wyglądał w poprzednich meczach. Ze skutecznością jest słabo. Z obroną, co to jeszcze już mówiliśmy, jest nieco zaskakujące, jest bardzo słabo. Natomiast akurat w tym meczu z Lakers, bez LeBrona Jamesa. Udało się Tibodo przypudrować wszelkie niedoskonałości. W czym też Lakers pomogli? Znaczy, widać, że Frank Vogel próbuje różnych możliwości. Poczekaj, ja ci powiem. Do meczu z Nowym Jorkiem 19 meczów, bo teraz już mają 20. 19 meczów, 9 ustawień pierwszej piątki. No tak, I, w, i, w, i teraz tak, bo zaraz przejdziemy też do kolejnego meczu Lakers, gdzie to się y, zupełnie zmieni w porównaniu z tym meczem z Knicks. W meczu z Knicks grali bardzo dużo centrami. Znaczy DeAndre Jordan, Dwight Howard, Anthony Davis y, zaczepieni pod obręczą w pomalowanym. No i nie był to dobry pomysł, bo jednak New York Knicks w ataku mają strzelców, którzy jak, jak mają pozycję, to rzucają i w tym meczu trafiali całkiem nieźle, przede wszystkim Evan Fournier nie trafiał dobrze. No i było tak, że, że po prostu ta obrona no, nie była mobilna, nie, nie ruszała się, nie nadążali, piłka krążyła sobie po obwodzie i w którymś momencie w narożniku dostawał gość, który już nie miał obrońcy przed sobą i miał czystą pozycję i rzucał i tylko gdzieś tam melo pejdzie z ręką z sześciu metrów próbując zatrzeć złe wrażenie i był kosz 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 swoją drogą Melo też przywitany pięknie w Madison Square Garden ale zagrał bardzo źle i w atakują w obronie, więc... O, w, jeśli chodzi o obronę Los Angeles Lakers, to znaczy że przeciwko obronie, to tam jest, yy, grają tak, yy, rywale grają tak, żeby po switchu był, yy, ktoś grał z piłką przeciwko Melo i wrzuc, wbijał się pod kosz, bo po prostu, jest, nawet taka jest obserwacja właśnie, że wszyscy gdzieś tam mówią, że kurczę, że wszyscy grają, żeby grać przeciwko Carmelo Antonemu, bo on po prostu nie jest w stanie wybronić ani niższych od siebie, ani wyższych od siebie, tak, ani tam pod koszem nie daje rady, ani na na obwodzie, więc jest duży tutaj problem jest. Natomiast jeśli chodzi o te poszukiwania tych ustawień, czyli te, te 10 te dziewięć zmian ustawienia pierwszej piątki, oczywiście my też mówiliśmy poprzednio o, o Lakers, mówiliśmy o tym, że nie gra Kendrick Nunn, że wrócił Taylor Horton Tucker, którzy dopiero, znaczy którzy mieli być właśnie tymi zawodnikami od zdobywania punktów w tych właśnie drugich Drugich, trzecich kwartach. No, Horton Tucker się w tym meczu. No tak, ale wcześniej tam całkiem nieźle sobie radził, więc w pewnym momencie chyba był, chyba z Bostonem był najlepszym w ogóle graczem na boisku. Jakoś tak było. No nieważne, ale chodzi o to, że Lakers, to jaki mają problem, to oni nie wiedzą, co mają grać. To znaczy, że nie wiedzą, jaka jest ich mocna strona. Po prostu nie wiedzą, do końca nic nie wiedzą. Wiesz, że patrzysz na jakiś zespół, wiesz. Nie wiem, Golden State Warriors, wiesz czym są mocni, masz scouting, przygotowujesz się, próbujesz, tak, się jakoś przygotować i tak dalej. I wszyscy wiedzą, że w Dallas Mavericks jest i trzeba uważać na Porzingisa i tak dalej i tak dalej. W Clippersach Paul George, wiadomo. Natomiast Lakers są tak drużyną niepoukładaną w tej chwili zarówno w ataku, jak i w obronie, że oni tak. Ani nie mają pomysłu na atak, bo nie wiadomo. Russell Westbrook w grze ustawianej. To się nie wydarzy. Russell Westbrook w, w, w trzeciej kwarcie meczu z Nowymi. To jest jeden z niewielu pozytywów y, tego meczu. To była chyba najlepsza kwarta Rasela Westbrooka w Barmeł dla no, Lakers. To nie to jakby wiesz, no, no. przegra Ja wiem. No nie, przegrali. Znaczy też. To, 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 mówiło się kiedyś w, w Polsce na takich gości, którzy wiesz, robili statystyki, nabijali statystyki, mówi, mówiło się gazeciarze. Czyli po prostu, że pod gazetę, że pod wynik i tak dalej. Więc jakby tutaj mamy taką sytuację, że. Russell Westbrook zrobić niesamowite cyferki, tylko jeśli drużyna nie wygrywa, to to nie ma znaczenia. Więc problem, tak podsumowując, problem Los Angeles Lakers jest, jeśli chodzi o atak, że oni nie wiedzą, jak mają grać. Dobra, wiem, że LeBron też nie grał przez ileś meczów, oni muszą to sobie wymyślić, pou poukładać, poustawiać. Jaka jest ich, wiesz, takie trzy najważniejsze warianty, nie wiem. Oni nie mają nawet tej, takiej, jak tam Amerykanie mówią, identity wiesz, takiej, te, tego, tego, co jest dla nich, ich najmocniejszą stroną, tak? bo, bo Westbrook jest zatrzymywany, oni próbują grać w stronę koszykówkę dogrywanie do Davisa, który tam jest, wiesz, wolny pod tym koszem, zaraz pójdzie podwojenie i tam reszta nie wie, co grać, mówiliśmy o tym, natomiast Lakers są też fatalni w obronie, fatalni i ja o tym jeszcze powiem przy okazji takiego właśnie, jak będę już po wynikach, to sobie jeszcze przejdziemy do jednego mojego tekstu, ale to za chwilę. No dobra, no bo też trochę wyprzedzając, bo zaraz będziemy mecze środowe mieli właśnie Lakers w wygranym meczu z Indiana Pacers kolejnym. Grali na przykład zupełnie e, czymś odwrotnym, czyli bardzo niską piątką, gdzie LeBron wręcz był centrem. E, no, tam znowu nie było Antonego Davisa oczywiście. Natomiast te, nie, oczywiście te braki, kontuzje, nieobecności też wymuszają e, pewne zmiany, natomiast no, są to e, czasami zmiany, których ja nie do końca rozumiem. W, też się zastanawiam, ile możemy na przykład od... Dobra. Ja poczekam, aż Tyler Horton-Tucker wróci do pełnej dyspozycji. Natomiast zastanawiam się, czy to jest gość, którego trochę nie przeceniamy i nie oczekujemy od niego zbyt wiele w tej drużynie. 20 lat, 25. Do, 21, yy, przepraszam. I teraz... No, I tak. LeBron James, jak gra, to trudno się do niego przyczepić, bo gra... Dobrze. I to jest właściwie jedyny pozytyw w tej chwili w Los Angeles Lakers. Reszta rzeczywiście nie wie, co ma grać. Anthony Davis, też ładną statystykę zobaczyłem podczas tego meczu z Knicks, że on rzuca najwięcej punktów spomalowanego mm -hmm. od czasów Pelicans. Czyli bardzo Anthony Davis jednak chce grać jako center. Czyli nie, poczekaj. My nie wiemy, czy on chce grać jako czy center, Frank... czy tak Frank Vogel ustawia tę grę, taką ma jakąś koncepcję swoją. Natomiast no ta koncepcja się, że tak to imię, nie sprawdza, jeśli chodzi o wynik końcowy. Ja tylko się poprawię, bo sobie zerknąłem. Taylor Horton tak nie był najlepszym graczem meczu z Bostonem, tylko z Milwaukee, przepraszam, bo z Bostonem rzucił dwa punkty, a z Milwaukee 25. To tylko taka poprawka. I do, na tle Los Angeles Lakers ich fatalnej e, obrony. Rzeczywiście New York Knicks wyglądali bardzo dobrze, RJ ba Barrett nagle 3 na 5, no Furnie 26 punktów, wyglądał jak najlepszy strzelec Emmanuel ligi, quickly. No, który w czwartej kwarcie tam całą serię trójek odpalił, więc, więc ale New, York, New York Knicks też mają ten sam problem co Lakers, że oni nie do końca wiedzą jeszcze, ale… Tom do chyba jest spokojniejszy niż Frank Vogel, tak. że on też jeszcze sprawdza te wszystkie ustawienia. Kemba Walker chyba w ogóle nie grał w czwartej kwarcie. Wiesz, jakoś tak... Yy... Jest, no też, też i Julius Randle i Barrett się trochę muszą odnaleźć, w, jakby mam wrażenie, w tej nowej rzeczywistości. Niby teoretycznie powinno być im lżej, bo, bo mają wokół siebie strzelców, bo nie wszystko jest na ich barkach. Z drugiej strony też trochę są... Trzeba się nauczyć grać tak, też w pewnym Tak, zagubieni. Ustawieniu. Też ja mam sami wrażenie, że Derek Rouse, jak wchodzi na parkiet jako rezerwowy, no to jest rozgrywającym. Natomiast kto tak naprawdę jest rozgrywającym w tej drużynie, w tej podstawowej piątce, to, to dużo rzeczy do, do poskładania dla Tibodo, ale tu rzeczywiście jakoś jestem spokojniejszy, bo, bo mam wrażenie, że, że Tibodo nad tym jednak chaosem panuje. I też tam jest tyle opcji, że to można, można właśnie w takich meczach, jak z Lakers, wygrywać, pudrując braki, ukrywając braki niedociągnięcia, bo rywale okazują się jeszcze, jeszcze słabsi. Więc, więc New York Knicks w miarę spokojnie, chociaż bez zachwytów. Lakers, no cóż, chyba możemy przejść do środowych meczów. Tak jest. Zobaczmy w takim razie szybciutko taką planszę ze środowymi. Wynikami. 13 meczów było. Bardzo więc dużo. Nawet już nie będę chyba, tak, e chyba też nie czytał. Będziemy nie mówić. będziemy o wszystkich mówić, ale możemy sobie jakoś tam po kolei przelecieć, bo 13 meczów, ponieważ dzisiaj jest święto dziękczynienia i NBA dzisiaj nie gra. Także jak wejdziecie w piątek rano na ProBasket i powiecie: Skandal, nie ma wyników, spokojnie, wyniki by były. Dzisiaj jemy indyka. Dzisiaj jemy indyka, a w nocy śpimy po prostu, więc jakby. Tak. Y Zacznijmy od Lakers. Jak już tam, żeby wątek Lakers skończyć, wygrali z Indiana Pacers bez Antonego Davisa 124 do 116 po dogrywce. No, tak jak wspominaliśmy, zupełnie inna opcja z tym razem bardzo niską piątką, bardzo długo na parkiecie z LeBronem Jamesem, który grał chyba na każdej pozycji w tym meczu, łącznie z pozycją centra. Mhm. LeBron James, przypominam, on niedługo będzie miał 37 lat w grudniu, więc czas płynie nieubłaganie. Natomiast LeBron James w tym meczu 43 minuty na parkiecie, 39 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst, dwa bloki i 5 celnych trójek, więc naprawdę duży mecz, świetna dogrywka. Natomiast też incydent z kibicami, który no, dzisiaj mamy dużo wątków pozabojskowych, około i znowu z LeBronem Jamesem, bo w pewnym momencie w dogrywce LeBron James wskazał na parę kobiety i mężczyzn, kibiców, którzy siedzieli przy samym parkiecie. Przyprowadził sędziego, powiedział, że ci państwo źle się zachowują i go obrażają, i zostali wyrzuceni z hali. I to też oczywiście wzbudziło różne komentarze. Nie, od tych takich, że primadonna i o co mu w ogóle chodzi, w ogóle o, naskarżył wielki Lebron. Ja się raczej zgadzam z tym, bo też pojawiły się chociażby wpisy ludzi, którzy siedzieli, świadkowie, tak? którzy siedzieli obok i rzeczywiście tam raczej jest. Taka teoria, że ta pani szczególnie krzyczała do LeBrona, że ma nadzieję, że brony zginie, w... syn LeBrona Jamesa zginie w wypadku samochodowym i takich, takie jeszcze różne inne kwestie dotyczące jego rodziny. Więc na mój wpis dzisiaj na Twitterze Filip Kapica z 11, który na co dzień się Formułą 1 i piłką nożną zajmuje, ale był ze mną kiedyś e, na meczu Alby Berlin z San Antonio i wiem, że jest wielkim fanem NBA też. Odpisał bardzo przytomnie. E, no, jakie miał opcje LeBron? No mógł zrobić jak Eric Cantona, który swego czasu e, wyskoczył ciosem kung fu i korkami w twarz kibica, <grych> znokautował. Z raz. E, więc no ja, ja, ja jestem zdania, że LeBron zrobił bardzo dobrze. Znaczy, kibice, wyrzućmy chamstwo z hali, z Boys. Słuchaj, to, że cię stać na bilety w pierwszym rzędzie, które kosztowały, no, na pewno więcej niż kilkaset dolarów, to nie oznacza, że możesz sobie mówić, robić, co chcesz, tak? Więc jakby, też, to znaczy, krzyczeć takie rzeczy, to, no, to, to nie, to… No są pewne tematy, których nie ruszamy. Znaczy, ja rozumiem, że sport to są emocje, że oni są Stare, kibicami, nie Indiany, śmierci, ale, ale, ale nie życzymy śmierci rodzinie. Poza tym musimy też pamiętać o jednej rzeczy, bo gdzieś może być takie poczucie, że a u nas na boiskach tam nie wiem, piłkarskich to się takie rzeczy krzyczy, czy tam coś i tak dalej. Tylko wiecie, w halach NBA jest tak, że jak idzie obok siebie, ja byłem na meczu, na przykład, nie wiem. Los Angeles Clippers, Indiana Pacers. I tam ludzie sobie chodzą wspólnie, w sensie jedni są w Clippers w koszulce, drudzy są w Pacers i ktoś się tam śmieje i tak dalej. Jechałem windą i, i ktoś mówi na meczu Lakers Thunder, on mówi, a właśnie jestem, zobaczę, jak tam, a to taka wielka winda na kilkanaście osób, zaraz właśnie idę zobaczyć, jak tam KD spierze tyłek kobiemu. Nie? I tak, wiesz, te 10 osób pozostałych w windzie tak na niego, on tak, o, sorry, sorry, i tak ha, ha, i wszyscy w śmiech, tak. Byłem na meczu Chicago-Orlando, siedziałem sobie tam, nie wiem, w 15. rzędzie na miejscach dla mediów, ale miałem bardzo blisko też kibiców, i, i dosłownie obok mnie siedziała dziewczyna w t-shircie Orlando Magic, i, a obok niej siedział jakiś gość w koszulce Chicago Bulls, i on się pyta, a, kibicujesz Orlando? A on mówi, tak, bo jestem z Florydy, tu przyjechałam coś tam na studia, już zostałam pracuję, ale kibicuję im itd., nie? i tak dalej. Jakby była miła, normalna rozmowa, a okej, okay, fajnie, fajnie, więc jakby ten sport, musimy też o tym pamiętać, że to nie jest wojna na śmierć i życie. To staramy się, w sensie wszyscy są zaangażowani. Yy, można mieć pretensję o brak zaangażowania do zawodników, o, o brak, nie wiem, zostawienia tak zwanego, właśnie, serca na parkiecie. No, ale wiesz, nie można mieć, nie wiem, nie można grozić śmiercią, czy w ogóle mówić jakichś strasznych rzeczy o, o kimś, kto nie wiem, nie trafił jakiegoś rzutu, czy, czy coś takiego. Tak? Więc jakby w ogóle inna kultura i inny poziom, wydaje mi się, że do takiego też poziomu powinniśmy dążyć to ja chyba też powinien wrażenie, być taki że trochę ideał, się... w sensie, że, że wszyscy się szanujemy, tak, w sensie poza parkietem jest... A, jeszcze powiem tylko taką rzecz właśnie odnośnie tego, to mnie na... strasznie zaskoczyło, jak byłem w Stanach, bo na boisku sieczka okrutna, w sensie trash talking, którego ja po prostu w życiu nie widziałem, w polskiej lidze też takiego nie widziałem, Goście po prostu mówili do siebie rzeczy straszne na tym poziomie, wiesz, junior college'u. ja sobie myślę tak, o kurde, ale tam gorąca, wiesz, bo tam jakieś, graliśmy z jakąś tam właśnie tą uczelnią, tam te pierwsze miejsce w tej dywizji, coś tam i tak dalej, to, ale będzie tam, mówię, po meczu, mówię, kurde, co tu się będzie działo za chwilę, nie? Koniec meczu, słuchaj, oni ze sobą piątki przybijają, a to jest kumple, my tu razem graliśmy w szkole średniej, ten mieszka niedaleko mnie, coś tam i tak dalej, nie? I ja wtedy zacząłem mówię, "Ha!" To o to chodzi! W sensie na boisku walczymy, w sensie się naparzamy, gramy, chcemy wygrać, ale dopóki wiesz, ktoś komuś krzywdy specjalnie nie zrobił, no to po prostu po meczu jesteśmy kumplami dalej, no. Albo po prostu jesteśmy rywalami, ale się szanujemy i nikt do nikogo nie leci z łapami. Tak, no też sporo osób się odezwało takich, że no jakby każdy się tak zachowywał, to trzeba by połowę meczów przerywać. Uważam, że to zła teoria i też trochę wychodzi jednak jeden ze stereotypów naszych polskich i wad, że to kablowanie to jednak, no nie, to najgorsza rzecz to jest kablować na kogoś i donosić i w ogóle, bo od razu ten. Więc jakby, ja mówię spokojnie, wydaje mi się, że Lebron miał powody do tego, żeby, żeby tak zrobić, i, i wydaje mi się, że akurat a pamiętasz, też była taka sytuacja, to nie było z playoffów? Y, Utah, Memphis przypadkiem, teraz tak z pamięci, w sensie, że tam chyba ojciec y, Moranta, właśnie był jakoś. Nie, czy Ta, no ja pamiętam z Treyangiem w Madison Square Garden, że tam plucie na niego i tak dalej. Oczywiście, no, to wiesz, no, na, najlepiej powiedzieć, że on powinien w ogóle tego nie słyszeć i. Tylko pokazać, że no, swoją drogą Lebron pokazał w tym meczu swoją wielkość, tak, i na parkiecie. Natomiast, natomiast ja jestem daleki od jakiegokolwiek krytykowania Lebrona, jeśli kogoś mamy krytykować, to tych kibiców, którzy zachowywali się tak, a nie inaczej. No i tak, i Lakers, Lakers bez Antonego Davisa z genialnym Lebronem Jamesem wygrali. Tu jeszcze są w komentarzach zdania, że Rażon Rondo. W porównaniu z Melo to w ogóle nie wygląda. No prawda, Melo momenty ma niezłe, szczególnie w ataku. Patrząc na poprzednie spotkania. Natomiast Rajon Rondo to... On w tym meczu w ogóle chyba nie wyszedł na parkiet zresztą. Więc rażon Rondo na razie jest daleko, daleko od jakiejkolwiek formy zbliżonej. To, to, to się tak mówiło, została w szatni, wiesz? To no, w sensie, tylko, że to, u niego nie akurat... Wiem, może to już jednak ta twoja jedna z ulubionych chorób, czyli peselioza niestety. Nieuleczalna. Nieuleczalna. Nie wszyscy starzeją się jak LeBron James. E, tyle o Lakers. Phoenix Suns wygrali 14. mecz z rzędu. Jeśli ktoś się martwił na początku sezonu e, o wicemistrzów NBA, to spokojnie. Ta drużyna wciąż wygląda bardzo dobrze. Minionej nocy wygrali z Cleveland Cavaliers, chociaż łatwo nie było. E, Cleveland ciągle bez Mobleya, bez Sextona, e, ale jak zeszły pierwsze piątki i weszli rezerwowi, to się okazało to, o czym też już mówiliśmy poprzednio, rozmawiając o Cleveland, że oni ten skład mają jednak bardzo, bardzo szeroki. Ricky Rubio 15 punktów, Chetty Osman 23 punkty, Kevin Love 14, Uuu, proszę bardzo, szaleństwo. i tam do, do końca trwała walka o zwycięstwo. Ostatecznie Suns wygrali i mają 14-0 w ostatnich meczach. O Phoenix Sans, bo o nich nie mówiliśmy za bardzo w tym sezonie, trzeba powiedzieć, że DeAndre Ayton, mimo tego, że władze Sans nie dały mu maksymalnego kontraktu, to gra wciąż naprawdę, naprawdę dobrze. On w tym meczu z Cleveland to zbierał piłkę z nad głowy Jareta Alena i, i, i było widać różnicę już po tym poprzednim sezonie, na jakim poziomie jest Ejton. I jest jednak o półeczkę wyżej od, od Alena. No, wiadomo. Ja już to... nie mówię, że jak próbował ktoś tam iść z pomocą jakiś Marka Nenczeloff, no to się odbijali od niego wiesz, jak od ściany. Deandre to on, taki poziom 16 punktów 9 zbiórek, jak z tego meczu, to, to powinna być norma. Znaczy na poziomie double-double, powyżej 10 punktów, powyżej 10 zbiórek. Chris Paul Generał, wciąż, chociaż aż trzy straty w tym meczu. Aż, aż trzy, trzy straty. Jak na niebo, aż Powiedz trzy. to Hardenowi albo Westbrookowi. Tak. I 17 punktów, 12 asyst, czyli cały Chris Paul. Bardzo dużo akcji kończonych rzutami z wyskoku, z półdystansu, Często jak było przekazanie w obronie i miał przed sobą wysokich właśnie z Cleveland, czy to z pozycji 5-4, i tak rzucał i trafiał i. I on jest niewiele wyższy ode mnie, ma 183 cm wzrostu i naprawdę chciałbym mieć taki rzut z, wysk z wyskoku jak Chris Paul. No i Devin Booker, który w ataku ma nieograniczone możliwości. 35 punktów w tym meczu, ta współpraca z Chrisem Polem jest wciąż genialna, więc to jest w tym momencie, mogę tylko powiedzieć, że Phoenix Suns są ciągle drużyną, którą pamiętamy z playoffów. Tam wszystko wygląda idealnie, poza problemami właściciela klubu, ale to daleko poza sportowe tematy. Natomiast na boisku Życie. Phoenix Suns ogarnęli się po nie najlepszym początku sezonu i naprawdę naprawdę wyglądają, wyglądają świetnie. Yy, czytam komentarze. <laughs> Czy wiecie jak żegnają się cudotwórcy? No, pa da? <laughs> dobry no suchar, dobry suchar. Dobry. Dobry suchar, milordzie. Tak, ja jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, to przede wszystkim chciałem powiedzieć, że... Hmm, Antony Edwards. Ach. Jezus Maria. No ale, czy ja tego nie mówiłem? Nie, mówiłeś, tak. Ja też hmm, trochę tak... Hmm, bo w, byliśmy ostatnio, ja byłem z Kip Debitem, czyli z Łukaszem, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Byliśmy w studiu w Basket Office w Kanal Plus. Polecamy, bo właśnie się zaczyna, więc myślę, że możecie nagrać jedno, obejrzeć drugie z otworzenia jak najbardziej. No i bu, był taki temat, chwilę o Minnesocie. I tak obaj żeśmy stwierdzili, że no tam nie dzieje się nic dobrego i trudno, żeby się zadziało, i że chyba trzeba po prostu uwolnić Karla Antonego Townsa, bo nic z tego nie będzie. Ja mam największe jakieś tam uwagi czy obiekcje do tego, czy z D'Angelo Russellem da się po prostu zbudować jakąś drużynę, bo jego styl grania, sposób jest po prostu gdzieś tam no, trudny. Natomiast Antony Edwards po raz kolejny po prostu y, zamordował, no. po prostu zniszczył, zmiażdżył, zamordował gościa. A y, y, no bo byście... mówimy o slamdanku. Nad... Tak, Vincent, y, Vincent, ja nie wiem, kto to jest w ogóle, Vincent Gabe, tak, przepraszam Gabę, w sensie się to ja nie, nie wiem, niestety nie nie, nie nie, przygotowany do zajęć, natomiast najważniejsze jest to, co zrobił y, Anthony Edwards, ja teraz wam podrzucam, bo to byłby w sad sezonu, w sad roku, jak nie po prostu nawet kilku ostatnich, bo to. No to było w stylu Vince'a Cartera z I, To było w stylu Janisa z Madison Square Garden. No też. To... Który po prostu przeskoczył Gabe Vincent. Okej, okay, tak jest. No, został zamordowany po prostu już. No, w... już dalej. Do... Właśnie, Gabe Vincent, dobra, przepraszam, tak, bo ja gdzieś tutaj się umknęło w... Yy, tak, Gabe Vincent po prostu. Yy, on, t, wsad Antonego Edwardsa został odgwizdany jako, yy, jako V w ataku, natomiast musicie zobaczyć, wrzuciłem link na czat, jak ktoś nas słucha tylko, to niech zajrzy na ProBasket, tytuł wsad sezonu, ale sędziowie go nie uznali i... Yy, po prostu przeskoczył nad gościem, że tak to jumę kochane po twarzy, otarł się po prostu i zamordował. No. Tak, no ale to... I ważne, że trzeba powiedzieć, że Minnesota ten mecz wygrała z Miami. Minnesota ten mecz wygrała z Miami 113-101. W ogóle Antony Edwards rzucił w tym meczu 33, 33 punkty, punkty, a no, ten slam dunk, jak już powiedziałeś, to były niezaliczone punkty. Do tego 14 zbiórek i 6 asyst i robił wszystko. Trochę słabiej akurat Karl-Antony Towns. Natomiast to, co ja o Minnesocie z tego, co ja ich widzę od początku sezonu mam do powiedzenia, to to, że jak się ma Edwardsa, Antonego Townsa i D'Angelo Rassella w drużynie, no to ta drużyna w ataku musi grać dobrze i efektownie i. Pewnie nie będzie to stała tendencja, bo to Minnesota, i jeszcze trzeba bronić. Natomiast im się będą zdarzały takie mecze i ostatnio zdarzają im się bardzo często, bo uwaga, uwaga, to było piąte z rzędu zwycięstwo Timberwolves. Więc jeśli popatrzymy sobie na tabelę konferencji zachodniej, a już jesteśmy. 20 meczów mają wszyscy mniej więcej, 40, no, czyli po jednej czwartej sezonu, to już jakiś jest wyznacznik. To Minnesota jest na 8. miejscu i na 9 9 w tej chwili bilans. Los Angeles Lakers 10-10. Więc więc tak spokojnie po cichutku fajną rzecz Carl Anthony Towns powiedział, bo oni za nim Wygrali te pięć meczów z rzędu, mieli serię bodajże sześciu porażek, Ta. i on powiedział, że on. On najlepiej wie, że w Minnesocie, jak, jak, jak jeden, dwa, trzy mecze przegrywasz, to bardzo szybko te trzy z rzędu mogą się zamienić w dwadzieścia. Tak, że ja, ja znam, znam to uczucie, z, 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 znam więc, to z doświadczenia. Mhm. Więc, więc Minnesota rzeczywiście ostatnio, ostatnio wygrywa. Oczywiście w tym meczu z Miami Heat to było też tak, że i Miami dużo rzeczy nie wychodziło. I... No, też nie wychodziło, bo jak się gra z. Z drużyną, która stawia twarde warunki, no to yy, też. No. Mi się podoba strasznie to, że Antony Edwards w ogóle to jest taka historia. Yy, ja sobie to przypomniałem, bo to przed sezonem ktoś tam gdzieś rzucił. teraz spróbowałem to jeszcze szybko wygooglać. On, jak przychodził do NBA rok temu, tak, to miał metr 93, a teraz ma już chyba metr 98. Bo no. ma 20 lat. Mm. Cały czas rośnie. Tak, więc on, on z takiego, rzeczywiście, bo ja go pamiętam z tego pierwszego sezonu, on taki jakby. Nie chcę powiedzieć, że krępy, ale taki, że taki wiesz nabity nie w sensie taki typowy gość med 90. A teraz nagle długie nogi w sensie taki wiesz wyciągnęło go. taki wcześniej wydawał się trochę nabity. Yy warunki fizyczne miał wtedy świetne, w sensie wyskok, więc jak, wiesz, rośniesz 5 centymetrów, to jest od razu... Tak, no on już dawał sygnały, że będzie tak, dawał świetny. Sygnały. Momenty były. Momenty były pod koniec poprzedniego sezonu, tak. że w pewnym momencie przy kontuzji lamelobola stał się Kandydatem. kandydatem do Rookie of the Year ostatecznie skończył na drugim miejscu i myślę, że jednak zasłużenie Lamelo Ball został najlepszym debiutantem. Natomiast Edwards tą, tą drugą część sezonu w Minesocie, która no, przegrywała, ale on tam naprawdę grał momentami genialne mecze, to rzeczywiście rzeczywiście już była zapowiedź tego co może z niego wyrosnąć, a myślę, że będzie jeszcze lepszy. W tym meczu z Miami jeszcze Malik Beasley też pomógł kolegom. Przebudzenie. No zobaczymy na jak długo, więc i też nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków co nie. do Minnesota. Natomiast Antonego Edwardsa warto oglądać, bo to jest jeden z najciekawszych drugoroczniaków w Lidze wciąż, i, i jego rozwój, tak samo jak po tym Bola meczu. Jest... Po tym meczu Antony Edwards jest najlepszym strzelcem Minnesoty o jedną dziesiątą no, punktu, no, punktu, punktu ma, punktu ma yy, więcej niż Carlton Towns, więc jakby no. Proszę bardzo. Nie, jeśli chodzi o Minnesota, ja myślę, że że Anton Edwards, jak już mówi, daje nadzieję. Natomiast, gdybym miał tam wpływ na coś, to bym pogonił, po, znaczy pogonił, przepraszam. Po prostu wymienił korzystnie Antonego Taunca, który już tam jest zmęczony i próbował się pozbyć D'Angelo Russella. Natomiast problem też z Minnesotą jest taki, że no jeszcze dobra, jest Malik Bizli, ale tam potem dalej Patrick Beverly próbuje, ok, walczyć, ale to jakby nie jest grać, na którym można opierać się. To tam trudno też znaleźć takie nazwiska, może nazwiska, nie, ale trudno znaleźć tych wodników, którzy gdzieś tam, nazwijmy to, rokują, czy wiesz, czy są takim, wiesz, że mają potencjał i tak dalej, nie? Że jakby spojrzysz na Toronto i od razu mhm. mówisz, Scotty Barnes, tam ktoś jeszcze, że jest takich kilku tam gości, którzy mówisz, słuchaj, o. Widzę, widzę jego pierwszy raz, ale to może być ciekawy ciekawy zawodnik. Natomiast ale w Minnesota przynajmniej, przynajmniej jest coś, ten problem. coś tam się zaczęło dziać. No tak, Grająca Minnesota, jak w tym meczu z Miami, to, to jest drużyna na playoffy, Aczkolwiek mam wrażenie, że nie będzie to niestety wyglądało tak przez cały sezon zasadniczy. Ale, czy ale na play-iny? Na play-iny, może na zachodzie ten zachód w tym sezonie taki niezamocny. Tej... Na playinach jest szansa. No. Tej nocy mieliśmy więcej niespodzianek. Mhm. Wspomnijmy o tym, że. A, to wypuścimy teraz sobie materiał o Kyle Kuzmie zaraz, bo czekaj, bo Wizards z Pelicans przegrali. 102 do 127. Więc no i tak. Washington Wizards, których ostatnio chwaliliśmy bardzo, mhm. w tym meczu. Totalnie im nic nie wychodziło. 22% rzutów za trzy punkty, to tylko trochę lepiej niż reprezentacja Polski w meczu z Izraelem. 19 strat i pudła z osobistych. No i w takim stroju przyszedł Kyle Kuzma, co też wywołało spory odzew w mediach społecznościowych. I teraz tak, znaczy, ja muszę, żebym nie zapomniał, ten sweter jest niepraktyczny, bo. <grym> Bo ja się zastanawiam, co się z tymi rękawami robi. Podwija szal się, ale nie, wiesz, ja ci, ja ci powiem tak. Jest bardzo praktyczny, bo jak ci się skurczy w praniu, to nadal będzie dobry. Tak. No, oczywiście, żartów było mnóstwo, z tym, że tam nie wiedziałem, że można kupić za duży sweter na koszykarza i tak dalej. i <laughs> różowy. Czy... A i pozdrawiamy też Make Life Harder, którzy ostatnio tam. Udało się niestety uprać sweter do rozmiarów, że wiesz, się zrobił xxxxs, więc jakby następnym razem trzeba kupić sweter od Kyle'a Kuzmy. No. Słuchaj, no ale właśnie o to chodzi, że tak. Bo ja też czasami sobie na Twitterku żarciki robię przedważnie z e, Rasela Westbrooka, bo on jest ikoną mody, nazwijmy to w tej chwili w NBA. Rasel Westbrook, tak? Rasel Westbrook. <śmiech> natomiast, <śmiech> natomiast przy okazji tego, bo tutaj była jednak spora, znowu sporo mnóstwo dyskusji i, i małych wojenek Twitterowych, e, to, co na mnie zrobiło wrażenie, to, że jednak niektórzy zbyt poważnie to traktują. Znaczy, okay. Okay. wiesz, w, gdzie ten świat podąża i oczywiście kiedyś to było, w latach 90. To było. A, a my, to tu ko my, kombatanci, my, kombatanci, I po prostu weterani, słuchaj, tu, to jest. Entertainment, To ma być fan. Moda tak samo. I teraz wystarczyło wejść na. ja Nie wiem, czy ja to muszę tłumaczyć, bo wydawało mi się to oczywiste. Natomiast, jeśli ktoś nie wie, no wystarczy wejść na Instagram e, Kajla Kuzmy, i tam, oprócz tego zdjęcia, są poznaczane. Raf Simons chyba się ten projektant mody nazywa, który stworzył ten sweter. No wiadomo, że przecież Kajl Kuzma nie poszedł do sklepu i nie kupił takiego swetra, e, tylko. E, to, to wejście od samochodu do szatni, to jest też okno wystawowe i mini e, pokaz mody i mega reklama dla e, takiego e, projektanta mody. 10 razy lepsza niż e, Fashion Week w Paryżu. Więc naprawdę wszystkie, uspokajam wszystkich, e, spokojnie, spokojnie. Poza tym, Boże, nawet jakbyś sobie kupił taki sweter, to niech chodzi. E, i, I jeszcze jedno. Mhm. Masz różową koszulę jakąś? Łososiową, jeśli już. Ja, ja mam dwie, ja nie... ale też sobie tak pomyślałem, bo też było, że, że oprócz tego, że za duży i te rękawy niepraktyczne, to że różowy. No i tak sobie myślę, że Jezu, 30 lat temu pewnie tylko na pokazach mody właśnie gdzieś tam w migawkach w teleekspresie można było zobaczyć faceta ubranego w różowy kolor, natomiast dzisiaj to na nikim nie robi wrażenia. Więc jakby... Byłem kiedyś na weselu, a propos różowych koszul i fotograf zbierał wszystkich, wiesz, tak, do, żeby zdjęcie zrobić i mówi, no tutaj tam pan jeszcze tutaj, pan tutaj, pan, pan, pan tutaj w prawo, jeszcze troszeczkę w lewo tam i tak dalej, pan tu w różowej koszuli, jeszcze tutaj troszeczkę w, w prawo i ten gość, wiesz, tak, łososiowej. <laughs> no, może być łososiowa. Ten sweter był e, różowy i... Mm... – Zostawmy Kaila Tak. Ja tylko powiem w sensie jeszcze mój ulubiony cytat, taki życiowy w sensie w takich sytuacjach oczywiście, tak. Nie traktuj życia zbyt poważnie, bo cię to wykończy. No i jakby przepraszam, że pojechałem, poleciałem Paulo Coelho i tak dalej, ale niektóre stylu. My jesteśmy starymi dziodami, trochę boomerami, natomiast niektóre z Trochę, człowiek. A moje dzieci mi ostatnio powiedziały, że ty masz, nie, bożej, bo Krzysiek ma na stoletnie dzieć. Ile twój syn ma lat? 16. A córka? Trzynaście. No to ty wiesz, co się dzieje. Ty wiesz tam. Na TikToku, ty, na TikToku, na, na YouTubie ja tam czasami jest tak, że ja coś Krzyśkowi podsyłam. Mówię, Ty widziałeś coś takiego, ci goście nawet nie potrafią rapować. Co to jest? Disco Polo, a się mówi, no to jest taki taki zespół, oni są bardzo popularni i tak dalej. Ja mówię, aha, okej, okay, okej. Okay. Więc ja na przykład, słuchajcie, jeśli ktoś jest też takim boomerem, czyli 40-latkiem, to w razie czego można Krzyśka nam na Twitterze zapytać, słuchaj tam, co tam i tak to. Ja dalej. zapytam córkę. Tak i on i da znać wtedy, o co chodzi. No. no, ale chodziło o to, że chociaż chociaż jesteśmy trochę boomerami, to jednak um, naprawdę, lata 90. wspominam z sympatią, aczkolwiek czasami, jak jednak już zacząłem przeglądać zdjęcia, ja już nie mówię o garniturach, ale nawet tego <laughs> Alena Iversona, który jest oczywiście też taki wyciągany za każdym razem, że kiedyś to było w tych latach 90. -tych, to, wiecie, w stylówce i Iversona to nie wiem już co gorzej się pokazać w tym, co on wtedy nosił, czy w różowym swetrze Kajla Kuzmy. No My pamiętamy lata 90., pewnie nie wszyscy pamiętają, więc jakby szerokie spodnie, krok do pasa, znaczy nie do, może krok do, do kolan, albo jeszcze niżej. To jakby. Pozdrawiam tutaj jakby wszystkich. Piękne czasy to były. No. i tak dalej. Więc ale jakby... tak, mamy 2021. Tak, i, i, i moda na retro też wróciła, bo ja się dziś się śmieję w sensie jak widzę właśnie buty, które, albo nie wiem, takie ubrania, wiesz, gdzieś tam podarte, jeansowa taka ta yy, kamizelka czy coś, to jest taka moda z lat 80. nie? W sensie takie Iron Maiden i tak dalej i to wróciło. A szerokie te z lat 90. Te, bo, bo swoją drogą a propos tego swetra, ten oversize, czyli noszenie za dużych bluz, za dużych ubrań i szerokich spodni, to też to trochę wróciło, no więc a, jakby, tak, jakby znaczy... moja córka to ze trzy bluzy mi zajumała, a parę rozmiarów mniejsze nosi teoretycznie, więc jakby Tutaj na straży mody stoimy, tak jest, Chris Cross w, w 90 tych to bardziej gangsta styl był. Jak zwał, tak zwał. Ale Chris Cross tak jest, pamiętamy. Dobrze. Co eee, to jeszcze panne... tylko dodam, Dalej że masz, w no? tym meczu z Washington Wizards Pelicans rzucili 127 punktów i Brandon Ingram i Jonas Valenciunas zagrali fantastyczne zawody, co Pelicans zdarza się bardzo, bardzo rzadko i nie będzie się zdarzało zbyt często, więc wszyscy fani Pelicans zachwyceni, natomiast sorry, jednorazowy a propos, wybryk... a propos Pelicans czy ktoś coś ostatnio gdzieś powiedział na temat Zajona? Czy już gość, przepraszam bardzo, zamknięty w szafie, zawinięty w dywan? Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem, gdzie jest Zajon. Uwolnić Zajona, Może go tam zamknięte no, w fast foodzie. Leczy się powoli wraca do formy. Zobaczymy, bo to się na razie przedłuża i. Nie Ale zobaczymy, że dobrze. tak. Ja, ja sobie jakoś tam jak przeglądam sobie amerykańskie media. To, to jakby temat ucichł, w sensie w ogóle było na początku, a teraz trochę tak jakby nie macie, to, to, to nie będziemy o to, tobie gadać. Nie? Tak, no jak się pojawi znowu gdzieś w, i się okaże, że nie schudł na przykład, to wtedy znowu Not będzie temat. And. Więc na razie tak, zajął w McDonaldzie, no może tak być. E, niespodzianek tej nocy było więcej, tak jak wspominaliśmy. O Minnesocie, która wygrała z Miami mówiliśmy, o Pelicans, którzy wygrali z Wizards mówiliśmy. Powiedzmy o Houston Rockets, którzy pokonali Chicago Bulls. Yeah. Do, znaczy, to jest... że Houston Rockets, to ja sobie 118, żartuję. 118-113, ale wiesz co, Houston Rockets, jeśli patrzymy na drużyny, drużyny z dołu tabeli, to oprócz Antonego Edwardsa, i W Minesocie, to Houston Rockets jest akurat taką drużyną, która przegrywa wszystko po kolei, chociaż czasami wygrywa, jak tu z Chicago, a to drugi mecz dopiero wygrywa. Ale oglądam, a ich się przyjemnie ogląda. Ich się bardzo przyjemnie ogląda. Po prostu wiesz, Jalen Green, który w tym meczu akurat zszedł, bo tam po wejściu pod kosz, spadł na parkiet i już nie wrócił na boisko, bo się potłukł. Natomiast Jalen Green, czyli numer drugi draftu z tego sezonu, jest absolutnie gościem, który będzie gwiazdą tej ligi i już jest liderem tej drużyny. No, i oczywiście jest też człowiek, o którym ja wspominałem, jako, jako ten, który czasem komentuje turecką koszykówkę, czyli Alperen Şengün, jeden z młodych młodzieży tureckiej, która pojawiła się ostatnio w NBA. 16 numer draftu, też, też świetnie się nam spisuje. Oczywiście Christian Wood, paru weteranów, Eric Gordon. Też... Jak on się musi czuć w tej drużynie, to jest po prostu... Tak, no ale DJ Augustyn i Kenyon Martin Jr. Czyli tak, tak. to jest następna historia z synem, wiesz, tak jak z Garym Peytonem, tak samo Kenyon Martin Jr. No, to już nie... jest ten etap, to już jest tak, ten moment. Tak, to, to, ale to też, wiesz, znowu nie jest koszykarz pokroju ojca, Natomiast on się na razie tam no, odnajduje całkiem. Nawet. Tak, całkiem, całkiem nieźle w tej drużynie i on się naprawdę, naprawdę przyjemnie ogląda. I w tym meczu z Chicago Bulls 9, a, a pamiętaj, że Jalen Green szedł szybko z parkietu. 9 zawodników miało 8 więcej punktów zdobytych. 8 miało ponad 10 punktowe zdobycze. Więc jakby oni grają. Szeroką rotacją, grają drużynowo, bawią się tym, e, i powiem ci i, tak. czasami wygrywają. Powiem Ci tak, ja patrząc, jakbym. Ja rozumiem, że Houston Rackets zaliczyli 15 chyba meczów z rzędu przegrali, ale mm, będąc nie wiem, trenerem, czy właścicielem, czy kibicem Houston Rackets, to bym na przykład był dużo, 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 dużo spokojniejszy hmm. o swoją drużynę niż nie wiem. Pelicans na przykład, gdybym był kibicem Pelicans, bo Houston Rockets naprawdę to jest tam skład na potencjał, znaczy jest potencjał ludzki, tak? To znaczy teraz ci zawodnicy muszą zdobyć doświadczenie, muszą się ogrywać i tak dalej. Natomiast tam widać, widać radość grania, widać swobodę w tym, wiesz, taką yy, przebojowość też. Ten Jalen Green, to powiem ci, że Wow, w sensie ten chłopak ma tam, wiesz, z met 95 chyba w kapeluszu, chociaż mo, no może ma tam nie wiem met 95 chyba i a nawet może i mniej, więc jakby ja ci to sprawdzę, wiesz? Sprawdzisz mi 64, 93. Sprawdzę. Ja ci powiem od razu z głowy 93, no bo ja to nie, 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 ja nie potrafię przeliczać tych, no i 93. Jak to tak? nie potrafisz? No z ty, weź proszę cię, incze, no. srincze i te. I jeszcze waga w funtach. No waga w funtach powiedzmy tam ten. Tak. W, w Chicago byłem kiedyś w polskim sklepie, polskim sklepie z polską kiełbasą i mówię pół kilo jakieś tam kiełbasy i ta pani polka po polsku pyta się, ale nie, w funtach ile to? Muszę no powiedzieć. Co, może pracuje tam 20 lat i jakby no i... nie pamięta już no, no. No. Podam więc... Amerykanie, to wiesz, zawyżają, więc ja mam ten problem z tym wzrostem, bo ja też mi też wpisali 6,4, a ja wiesz, 1,91 i to tak, no dobra, 92 w, w butach, nie? A, mm. a mi wpisali 6,4, więc ja tu zawsze jest tak, bo to ani 6,4, ani 6,3, no więc jest, wiesz, zawsze jest taki problem. No. Yy, tak, yy, problem Houston Rackets, bo tutaj na. Zaraz, bo już mi muszę zerknąć na, kto to napisał a ktoś kto ma nick basket plotki o zwolnieniu Sejlasa chodzą. Ja nie wiem, jeśli tak, to ja bym się dziwił. Znaczy, no, czego my oczekujemy po Houston Rackets w tym sezonie, no z takim składem, no, moim zdaniem właśnie tego, żeby się ogrywali rozwijali ci zawodnicy, którzy grają. Ale niech oni się ogrywają, lepiej żeby, lepiej żeby, wiesz, jednak byli w dole tabeli, bo znowu jakiś pik wysoki w drafcie weźmie i można, można budować. Bawić. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. John Wall. Tak, Jan Ściana, czy Jan Moore, John Wall jest cały czas do wzięcia i… Z jego kontraktem No, razem no dobra, podróżmy. ale wiesz, to co też no. mówiliśmy, tak, w NBA jest problem taki, to ten sam problem z, co z Benem Simonsem, czy każda inna drużyna, która myśli o pozyskaniu jakiegoś zawodnika. No to nawet mając pieniądze, nie można tak jak w Europie sobie po prostu kogoś kupić z lepszej ligi, tylko no musi wziąć te z tego, co tam jest, w tym NBA teraz. Znaczy kupić, ale wiesz, kupujesz, ale później możesz sobie z nim uzgadniać kontrakt. A John Wall ma już kontrakt uzgodniony i ten kontrakt wędruje z nim, no chyba, że opcja wykupu, ale to raczej nie wchodzi w rachubę przy takim kontrakcie. Więc. Hmm. Wiesz, co jak. Z... Ja ci powiem tak. Odkąd zobaczyłem, że kontrakt Blake'a Griffina można było wykupić, to nic mnie, nic mnie już w NBA nie zdziwi, jeśli chodzi o wykupywanie kontraktów. Przypomnijmy, że John Wall ma kontrakt jeszcze ważny w tym sezonie 44 miliony, a w kolejnym ma opcję zawodnika za 47. No, czyli to jest 90 baniek za dwa lata. Za gościa, który. No, ale tak. Pop... A, jeszcze masz 15% trade kicker, ale to chyba już poszło przy okazji Washington-Houston. No nieważne. Ważne, że na wejście jest ważne. I teraz tak. Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony, jeśli jesteś drużyną walczącą o wysokie cele, to robisz takiego strzała, i za rok tego gościa, znaczy nie za rok, tylko za półtora roku. Ten gość już jest wolnym agentem. Może zostać z tobą na nowych warunkach, a możesz, może po prostu odejść. Więc nie ma takiego ryzyka pod tytułem, że to jest 200 baniek za 4 lata, czy za 5, tak? Że go masz jeszcze w składzie tak długo i tak dalej. To jest to ten problem Simona, że on mhm. ma długi ten kontrakt nie tylko wysoki, ale też długi. Więc jakby boją się też niektóre drużyny brać takie obciążenie, jako inwestycja długoterminowa, jest to, nazwijmy to. Nieopłacalne by, być może. Natomiast w przypadku Johna Walla, krótkoterminowa, wiesz, jakbym był Filadelfią, to bym się zgłosił. Tylko, że oczywiście pewnie Houston by nie chcieli na Simonsa, bo po co im Ben Simons? Ale kąt. Kont... Słuchaj, proszę bardzo. Pamiętajcie, po 15 grudnia może się. Nie, mogą się jakieś transfery wydarzyć, bo wcześniej zbyt wielu zawodników to, co mówiliśmy poprzednim razem, jeśli ktoś nie słuchał, to tylko podpowiem, że część zawodników, która podpisywała kontrakty, czy była wymieniana, może zostać teraz wytransferowana dopiero po 15 grudnia, a druga grupa po 15 stycznia, więc jakby transfery, dlatego teraz nie ma transferów, ponieważ ta lista zawodników, którzy mogą być wytransferowani jest po prostu krótsza, a tu chodzi o to, że zawsze ktoś tam uzupełnia taki transfer, tak, mówimy o jakimś tam większych transferach, więc yy, natomiast ja bym to widział, słuchaj, John Wall do Filadelfii, Ben Simons do drużyny trzeciej, a Houston dostają coś tam. Jak kogoś i jakiś pik w drafcie. Zapamiętaj moje słowa: 25 Czekam. listopada, Dobra. 22, 24. E, nie chcę zapeszać, ale tegoroczny draft może okazać się najmocniejszy od 2003 roku. To Ej, zależy musiał... jak liczyć, bo przebić z tych ostatnich draftów, tak na przykład, Luke Doncicza i Trae Younga. To tylko Sacramento Kings wybierając Marvina Bagleya, Nie no, to tak, natomiast ten tegoroczny draft jest, no, czy Kate Cunningham to jest gość fenomenalny, Jalen Green, o którym teraz mówimy w Houston też, Mobley w Cavaliers znakomity, Scotty Barnes w Toronto, no, to, to pierwsza czwórka jest naprawdę, na razie wychodzi na to, że trafiona genialnie, no, a są tacy ludzie, tak sobie teraz patrzę na te nazwiska, Franz Wagner na przykład w Orlando Magic, bardzo mi się podoba Niemiec, brat zresztą, jego też już gra Chris Duarte, o widziałem w meczu właśnie z Lakers w barwach Indiany, też bardzo, bardzo przyszłościowy, no o Turkach to mówiłem, Alperen Sengun z tegorocznego draftu, także... Jest, no jest, to wiedzieliśmy, że to będzie mocny draft i to jest mocny draft, to rzeczywiście tak. Yy, I tutaj jeszcze problemem, Marcin Pankowski, problemem Nowego Orleanu jest to, że jest to, nie jest to miasto utożsamiane z koszykówką, futbol amerykański tak, oni muszą odejść do innego miasta, może jakoś zadziała, no teraz to padaka. Tego nie, wiecie co, to jest też taki problem, że też nie mamy takiej wiedzy trochę, w sensie, to jest taka trochę wiedza tajemna dla tych, którzy żyją i mieszkają w Stanach Zjednoczonych. W sensie takim, że wiedzą po prostu, też znają dobrze te inne sporty, bo nie da się tam nie wiedzieć dużo też o, nie wiem, NFL, NHL i MLB. Tak? Więc jakby o baseballu i o hokeju. Więc rzeczywiście, my patrząc tylko na NBA, to czasem pewnych rzeczy nie wiemy. Możemy nie wiedzieć. No, wiecie, na pewno są takie rzeczy jak bardzo przyjemnie jest grać w Los Angeles. Bardzo przyjemnie jest grać yy, w Nowym Jorku, bo to jest centrum wszechświata, czy centrum świata, można tak powiedzieć, biznesowego szczególnie, ale jest tam zimno. W Minnesocie nikt nie chce grać, jak jest minus 20. Na Florydzie jest minus 20. z przyjemnością bardzo, zwłaszcza, że. Na Florydzie podatki i niższe. podatki niższe, i w Teksasie chyba też, tak? Czyli Dallas, Houston i San Antonio to też jakoś inaczej jest te rzeczy. Czyli to są takie no, rzeczy, które... ale właśnie na przykład Dallas, Dallas Cowboys, jedna z najsłynniejszych drużyn NFL. A swoją drogą, jak byłem w Rosji na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, spotkałem kibiców z Dallas. I oni ani futbol amerykański, ani Luka Dąbrowski, który wtedy przychodził w drafcie. Znaczy, Dirka Nowickiego to ok, no tam ten, nie wiadomo. Natomiast przyjechali na piłkę nożną i na mecze Mistrzostw Świata. No więc to też się tak zdarza, ale, ale to myślę, że bardziej skomplikowane. Też sporo zależy od organizacji. Wiadomo, że ten rynek też jest ważny, ale, ale... No wiecie, to, to trzeba pamiętać też to, że, nie wiem, Charlotte też miał bardzo y, trudny czas, w sensie Michael Jordan jak przyszedł, przecież to byli, to byli, może y, tak, tak... Tak pokrętne te drużyny w sensie, bo Charlotte ta, Hornets. W Karolinie to tam Poczekaj, ale chyba, czy nie no. było tak, teraz ja mówię z głowy, no. czy nie było tak, że Charlotte Hornets się przenieśli do yy, Nowego Orleanu, a potem był ten huragan i był ta, New no Orleans... były. Tak, no były Pelicans. Har... I... Horn... Inaczej, Hornets zamienili się w Pelicans, tak. potem powstała drużyna Charlotte Bobcats. Tak, i później Pelicans oddali jakby... Z, Pe znaczy... Pelicans się za... Stali się Pelicans, a Bobcat tak, stali się no Hornets. Oczywiście Hornets z Nowym Orlanem nie miało nic wspólnego, więc no, tak, 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 tak. dobrze. Ale i też Michael Jordan miał ogromny problem no. z... i nie bez powodu, bo to, co chcę powiedzieć, nie bez powodu ta drużyna się z Charlotte wyprowadziła. Tak więc jakby ten, ale oczywiście, no liczymy, że tak jest. Właśnie zobaczyłem, dawać ich do Seattle, tylko czekałem na ten komentarz. No, tak. Dawać do Seattle, kogo, znaczy... W... dobra. Yy, Sacramento-Portland, tak? Czy coś jeszcze? Bucze, tylko jednym słowem Chicago Bulls, którzy przegrali spokojnie. Yy, tak, Był tu jakiś komentarz, że ktoś napisał, przepraszam, nie pamiętam kto, napisał, że yy, ponieważ Chicago teraz przegrali ostatnie dwa mecze z Indianą u siebie Ale w fatalnym mieli stylu. 40-40 mecze na cztery dni, yy, więc jakiś taki mieli... No pytanie, czy to jest już początek padli, kryzysu, czy nie, nie. nie. Myślę, że padli z wycięczenia. No. Tak. E, wrócił Nikola Vucevic i, i fatalnie nie pudłował w tym meczu. Też, no, słaby mecz de Rosana, tak naprawdę... To się będzie zdarzać, tak, 82 no, mecze, przypominam. Więc, więc spokojnie, natomiast Sacramento Kings... No, tak. tutaj już. Ja nie wiem dlaczego. Ci ludzie chcą. Osak A, bo w tytule jest, że Sacramento. No, pomóżmy Sacramento. Dobra. Sacramento Kings wygrali tej nocy z Portland Trail Blazers 125 do 121, mimo że Lillard rzucił 32 punkty, Nurki rzucił 28 punktów. To ekipa z Kalifornii okazała się lepsza. I to w sumie trochę, zaskak czy bardzo zaskakujące, ale my generalnie trochę więcej o Sacramento powiemy, bo to był pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. I teraz pan powie, co się stało w Sacramento. Nie, to pan powie, co się stało w Sacramento. Sacramento zwolnili Luka Waltona po ponad dwóch latach. Niektórzy twierdzą, że zbyt późno. Znaczy, prawda jest taka, że... To poczekaj, ja zrobię wstęp. Ja zrobię no. wstęp. Sacramento Kings ostatni raz grali w playoffach. Kiedy? W 2006 roku. Zajęli wtedy ósme miejsce na zachodzie i odpali w pierwszej rundzie z San Antonio Spurs 2-4. do Później. Przez ostatnie lata, uwaga, zajmowali w konferencji zachodniej 11 miejsce, 11, 15, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 10, 12, 12, 9, 12, 12. I to ludzki dramat, od 15 lat nie grać w sensie w playoffach, mieć tyle wyborów w drafcie, które się, że tak to schrzaniło, bo nawet jak spojrzymy, spojrzymy na przykład na taki draft jak rok 2018, gdzie z jedynką idzie DeAndre Ayton ku naszemu zeskoczeniu, bo tam yy, Kokoszko tak, był wtedy trenerem i dziwne było to, że nie wziął luki doncicia. Z dwójką wybierają Sacramento Kings, wybierają Marvina Bagleya. A mają wtedy yy, kilku silnych skrzydłowych i zupełnie Bagleya tak naprawdę nie potrzebują. A z trójką idzie Luka Doncic do Atlanty. Tak, a później jeszcze tam w tym drafcie idzie Trae Young. I teraz, no dobrze, no to. W, to tysiące, już jest ten moment... w 2017 roku, okej, okay, dobry wybór z piątką Diaron Fox. Yy, ok, w 2016 roku z ósemką idzie, przychodzi Markis Chris, ale ja przypomnę, że. Yy, Czekaj, z, nie wiem z 11 był Domantas Sabonis na przykład albo Pascal Siakam z 27 no ale to już ich nie tam nie ten w 2015 roku z szóstką wybierają Willy Collistaina, który okej okay, miał jakiś tam potencjał ale Devin Booker był, Devin Booker był przede wszystkim był też Wiesz, Miles Turner, nawet jeśli chcieli, nie wiem, centra. Każda drużyna popełnia błędy czasami w drafcie. Natomiast Sacramento Kings popełniają te błędy właściwie co roku. Tak. To, o czym jakby, no bo dobra, możemy się nad nimi znęcać. Że ktoś tam z niższym numerem zrobił karierę, to wiadomo, wszyscy są później mądrzy. Natomiast ten 2018 rok to była rzecz absolutnie. No, kryminał, jak to się ładnie mówi. I do tego pamiętajmy, że wtedy e, generalnym menedżerem Sakramentu był Władysław Dziwacz, a więc gość, który teoretycznie powinien najlepiej wiedzieć, jaki kaliber zawodnika Luka Doncic, jakiego kalibru zawodnikiem jest. Natomiast Władysław Dziwacz wybiera Marwina Begleja. E, jakby inaczej dzisiaj wyglądało Sakramento, gdyby miało Luka Doncicza? E, to w ogóle... A ta, syndrom samobołego. No. no tak, tylko że niestety tam się to powtarza. Ty mówiłeś od 2006 roku, oni od roku 1985, mieliśmy wtedy po 4 lata, 1985 rok, jeszcze komuna była, Związek Radziecki. Kartki i, na mięso. I wtedy, wtedy oni się przenieśli z Kansas do Sacramento, od tego ta drużyna nazywała się Sacramento Kings, od tego czasu oni od 1985 roku, cztery razy Zaledwie cztery razy przebrnęli pierwszą rundę playoff. To jest dramat, dramat totalny. I oczywiście, jedna rzecz to są drafty, które pokazują, że tak naprawdę co roku popełniają błędy i podejmują zupełnie niezrozumiałe decyzje. Druga to są transfery. To, że nawet jeśli trafia im się ktokolwiek sensowny, to nie są w stanie wokół niego zbudować drużyny. I zdarzają się takie sytuacje, jak chociażby z Bogdanem Bogdanowiczem, który tak naprawdę odszedł za darmo w tamtym roku. To też kryminał. Więc… A, a, więc... Jeszcze, pamiętasz, jeszcze pamiętasz transfer Demarkusa Kazynsa, bo oni w, po latach, dobra, wybrali w drafcie Kazynsa, to no wykręcał świetne statystyki, natomiast no, nie potrafił prowadzić drużyny do zwycięstwa. To jest też niestety taki znany też znana przypadłość wielu zawodników i oni go wymienili, będę yy, za Badego Hilda, yy, tak było i padło takie stwierdzenie, że owszem mogli uzyskać więcej, ale ale zdecydowali się na taki ruch. Znaczy to było jakoś tak pokrętne, ja teraz trochę to z głowy, w sensie z głowy mówię, nie pamiętam do, dokładnie jakie słowa padły, ale po prostu wiesz, no, no coś jednak y, tam się dzieje złego, też ja tak, y, takie zestawienie trenerów, tak jak powiedziałeś, słuchaj, Luke Walton, y, ten procent zwycięstw miał powyżej 42, natomiast jak spojrzymy na trenerów z ostatnich lat, y, to tam… 40, to no nie wiem, no nikt nie miał w sensie. Jest Michael pa... Malone miał 36, George Karl 39, wiesz, Dave Jorger miał 30, prawie 40, więc jakby zwalnianie, wiesz, tego. To jest patologiczna organizacja. to też wiesz, to... Dobra, trenerzy. Luke Walton przychodzi, człowiek, który pamiętam, jak zaczynał pracę, jak tutaj były pytania na czacie, czy Walton będzie świetnym trenerem i mówiliśmy, ma na to papiery. Natomiast taki człowiek trafia do takiej organizacji jak Sacramento i po dwóch latach rzeczywiście to już nie, no trzeba było się rozstać. Wiele osób twierdziło, że to powinno po poprzednim sezonie nastąpić, bo nie widać progresu, nie widać pomysłu na tą drużynę, nie widać jakiegokolwiek rozwoju, chociażby Deandre Foxa, który teraz jest liderem tej drużyny, że on się raczej Zaczął cofać w rozwoju, niż, niż robić kolejne kroki. I, i co? I, Luke, i, I wszyscy są przegrani, tak? Luke Walton no teraz, po tym przygodzie z Sacramento, to tak naprawdę mam wrażenie, że wróci na no, pozycję asystenta tak. w jakimś klubie, bo, no bo kto go teraz zatrudni? No bo wiesz, no, jeśli jesteś. Z... Znakomitym trenerem przychodzisz do patologicznej organizacji, z którą masz problem, żeby, żeby wygrać, i coś zmieniasz i ona rzeczywiście zaczyna działać, zaczynasz wygrywać, no to na tym możesz się wybić. Możesz zrobić pierwszy krok do wielkiej kariery, wielkiego trenera. Natomiast tu się to nie wydarzyło. Sacramento straciło kolejne dwa lata, Locke nie stał się trenerem i myślę, że wróci teraz do bycia asystentem trenera gdzieś w jakimś klubie. Mm -hmm. Diaron Fox się nie rozwija, a Buddy Hilt wciąż jest nie do końca zadowolony. Oczywiście to znowu jest taka drużyna na jakieś miejsce 10, 11, 12. To Sacramento Kings, oni też prawie nigdy nie są na samym końcu. Tak, bo to, to jest problem. Ani w lewo, ani w prawo. To już zróbmy jak ta Filadelfia. Trwało to ileś tam lat, zróbmy ale przynajmniej jak był Houston pomysł. Zróbmy Ostatnie miejsce, dobra, parę lat, przegrywamy wszystko, zbieramy y, numery w drafcie, zbieramy jedynki w drafcie, wybieramy paru zawodników, próbujemy budować drużynę. A ci... Zaorać, tak. przejechać, w... przewalcować. A ci po prostu dwunaste miejsce, tam, jakiś ósmy numer w drafcie, im się trafi, kogoś tam wezmą, no i... Jakby, jaki to jest kierunek tej drużyny? Nie wiem. Znaczy to też trzeba na to popatrzeć jeszcze z drugiej strony, bo oczywiście za tym wszystkim stoi człowiek, który się nazywa Vivek Ranadive. Ale on, poczekaj, bo to dobrze mówisz, ale on jest właścicielem Sacramento Kings z tego co ja sprawdziłem, od 2013 roku i był współwłaścicielem Golden State Warriors od 2010, więc yy... A to trwa 15 lat, tak? Ta, ta niemoc, a raczej duży. Chodzi mi o to, że wiesz, on przyszedł nie zrobił z tym porządku, tak? W sensie to. to o to, co tam chodzi? E, znaczy, ja, powiem Ci tak. No, pff, ja, mogę, ja mogę powiedzieć, bo mniej więcej się orientuję, Vivek Ranadive jest szefem, bo wbrew pozorom on sam uważany, to jest miliarder pochodzący z Indii, mm. on wbrew pozorom jest uważany za całkiem fajnego gościa. Tylko ma kilka przypadłości. Na przykład takich, że ma pomysły, że jednak czasem sam by się czymś pokierował. Z nim tam słynna anegdota była, że on chciał taktykę w pro, trenerowi przekazać. Natomiast generalnie zatrudnia złych ludzi i za zbyt długo im ufa. I jakby przykład Wlady Diwacza, który Powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie po tym drafcie 2018, mm -hmm. a przecież jeszcze był kolejne dwa lata. No, Divac odszedł w tamtym roku z Sacramento, a wcześniej przedłużyli z nim kontrakt o kolejne trzy lata i, i jednak zdecydowali się rozejść. Z Luke'em Waltonem też to, to, to już trwało za długo. Znaczy, ja tam nie widać pomysłu na to, co dalej. Natomiast Samorana Divet, pamiętajmy, że on po przyjściu, po kupieniu Sacramento Kings, wybudował halę nową doprowadził do, no oni mają obiekt otwarty chyba w 2016, mhm. jest nowa hala, on tam wiesz, działa... Sakramento Sacramento, na... przepraszam, prze, 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 że ci przerwałem, Sacramento w ogóle, wiesz, miasto w Kalifornii, no a nie, po, wiesz, a nie w, w Minnesocie, mhm. tylko po prostu miasto w Kalifornii, w którym się podobno fajnie i przyjemnie żyje, bardzo przyjemne, no do budowania, tak, że masz argumenty, masz atuty, jesteś w Kalifornii, dobra, wiadomo, że Los Angeles, ale wiesz, P powinieneś mieć też magnes taki, właśnie na przyciąganie y, zawodników. Tam był dobry komentarz, ktoś napisał właśnie, że, że błędem było y, zatrzymanie Hilda i, i Barnsa, kiedy oni mieli jeszcze jakąś wartość. Tak, bo inwestowanie w Hilda jest jakieś takie: jak masz DR, y, DR, na fo, znaczy Foxa, masz, masz teraz Helibardona, no to. Ten Buddy Hill taki… A szczególnie, że on fochy będzie stroił, jak nie będzie grał w pierwszej piątce, tak, bo to z nim przecież było też, że tak. on rezerwowy, to gdzie on, jak on, to ten i to tak… Ani lider, ani ważna postać w tej drużynie i tak nie do końca… Znaczy, oni się końca... tak bujają, ale ja sobie tak pomyślałem, że zobacz, co się stało, co się działo przez lata z Chicago Bulls. Pamiętasz, tam John Paxson w sensie i tam, no tam było. Da, tak, i Gary Forman, no. Tak. Mm -hmm. Natomiast przyszedł Karniszowaz, zatrudnili trenera wiesz, Bilego Donowana i od razu po prostu. No, musisz mieć odpowiednich ludzi, a, a w Sacramento Kings nie ma. No teraz generalnym menedżerem jest. Jak on się nazywa? Monte McNeir, chyba. Człowiek, który gdzieś tam w Houston wcześniej pracował. Natomiast chyba nie ma jakiegoś, może ja się teraz nie znam, ale wielkiego doświadczenia. I wiesz, no. Nie wiem, no, ale. Czy znaczy, ja nie mogę zrozumieć naprawdę, jak, jak doszło do tego, że Wlady Diwacz nie wybrał w drafcie Luki Doncicza. Nie jestem w stanie tego pojąć. Szczególnie, że oni w tych draftach zazwyczaj wybierali rozgrywających. A tu nagle w 2018 roku nagle surprise, surprise wybierzemy sobie silnego skrzydłowego. Tak, który chociaż... teraz nie gra, który jest obrażony. No w ogóle. Ani Fox, ani Halliburton nie są e, franchise player, playerami. E, tutaj mamy na, e, na naszym czacie. Co do Halliburtona to się zgadzam, co do Foxa to niestety coraz bardziej też się zgadzam. Ja mam ja mam wrażenie, że on naprawdę on się cofa w rozwoju. Że on doszedł w pewnym momencie. Był taki moment w tamtym sezonie pamiętam, że ja też się leciutko zajarałem Sacramento, oni mieli taką serię Mieli wygranych, tak, i gdzieś tam zbliżyli się do play-in. No i to wszystko padło, nie? I że nawet momentami właśnie tą trójkę, Halliburton, Fox, Hilt się całkiem przyjemnie oglądało. Natomiast, natomiast… Słuchaj, tam był, w... przepraszam, tak teraz sobie googlam, tam nawet Chief Strategy Officer był Joe Dumars. Był, po Wlady Diwaczu, zaraz chyba, mi się wydaje, że on objął Też go pogonili. Funkcję. Tak. Ja powiem tylko taką, znów polecę mądrością życiową, ale ona się tutaj no, sprawdza czy potwierdza. Mądrego szefa poznać po tym, że zatrudnia mądrzejszych od siebie. Mądrzejszych od siebie w danym obszarze, tak? I że ich słucha, że daje im pracować, że wie, że skoro zatrudnił najlepszych, to czy, czy dobrych, takich za takich uważa, to ponieważ ktoś się czymś zajmuje, to powinien wiedzieć, co robi. Ma w tym doświadczenie, w tego i tego człowieka inwestuje, tak? Natomiast w momencie, kiedy masz szefa, który zna się na wszystkim i będzie trenerowi skład układał, na przykład, drużyny, albo yy, rysował taką taktykę, proponował, no to to jest, to są... Nie no, właśnie to, to, to jest niepojęte, bo, no bo sam, sam Wiwek to właśnie raczej taki analityczny umysł, no to wiesz, tym bardziej powinien zrobić tam Moneyball w Sacramento zav Kings, wiesz, zawsze mnie tu, to, tam i to zastanawia, bo... wiesz, ludzie, którzy w biznesie doszli do ciężką pracą, do wielkich miliardów i zarządzają czasami ogromnymi e korporacjami, nagle kupując sobie klub NBA i stają się wiesz, takimi co? Puszczają trochę… wodze fantazji, to jest tak zwana ułańska fantazja, poza to jest też takie przekonanie, Wielu, wiele osób ma też takie przekonanie, stary sky is the limit, znam się na wszystkim. Że to nie tylko w Polsce tak jest. Zresztą w... znamy to też jakby z polskiego podwórka, w sensie w polskim sporcie też niestety tak jest, tak, że, właśnie, że, że albo są właściciele, którzy się znają na wszystkim, albo nie potrafią utrzymać konsekwentnie czegoś, tylko co chwilę, co chwilę, wiesz, jest taka szarpanina, uleganie presji i tak dalej. Ja nie piję teraz do kogoś z koszykówki, więc żeby była jasność, tylko mówię tak ogólnie, tak, że. Że jest problem z ciągłością, tak zwaną, czyli stabilnością, a w NBA wygrywa się, czy sukcesy odnoszą stabilne organizacje. Czyli musisz mieć, tak jak mówiliśmy już poprzednim razem, musisz mieć poukładane biuro, bo od tego się wszystko zaczyna. Każdy musi znać swoją rolę. Nie może być sytuacji, że tak jak Porzingis opowiadał kiedyś, wiesz, że w Nowym Jorku, tam jak, wiesz, Zafila Jacksona i tak dalej, tam też był bałagan potworny. Tom Thibodeau dopiero, wiesz, przyszedł i postawił wszystkich do pionu, tak? Ale tam było tak, Porzingis to gdzieś, czy, czy ktoś to mówił, czy, wiesz, czy, czy to on sam nawet opowiadał, że, no, chciał przyjść na trening, Umówił się z kimś, sala zamknięta, albo przychodzi, czeka na kogoś przed drzwiami, tak? W sensie nie ma nikt, nie przychodzi, nie otwiera. Nagle się okazuje, że w szatni nikt mu nie przygotował, tam nie wiem, stroj może było umówione. Wiesz, takie pierdoły i szczegóły są bardzo ważne. A w momencie, kiedy masz wszystko poukładane od A do Z możesz się skupić, zawodnicy skupiają się tylko na graniu, to wiesz, to jakby to jest też temat na długą dyskusję z Marcinem Gortatem, którego też pozdrawiamy serdecznie. I właśnie, żeby też jakby, bo Marcin też ma duże doświadczenie, i z Waszyngtonu, i z Phoenix, i z Orlando, i z Los Angeles, że, wiesz, że mógłby też właśnie pokazać te różnice, tak, gdzie, gdzie, co, na przykład jak czegoś tutaj brakowało, to jaki to miało wpływ też na drużynę. I ja myślę, że, że poza ja i Wiktor odkrył, o czym mówię. Ale cicho. Nie będziemy tutaj mówić na głos. Um... <grym> Zaraz to jest odpowiedź. Że... Dobra, ja nic nie mówię, żeby się zostało tutaj, nie, się nie nagrało. Um... Wracając do tej myśli, musisz mieć poukładany po prostu zespół, ale też musisz mieć szefa, który bierze odpowiedzialność i tworzy taki, taką grupę ludzi wokół siebie, której ufa i jakby rozdziela zadania, i oni mają się wywiązywać z tych zadań. I to było doskonale widać, mówiłeś, Karniczowarz w Chicago Bulls, jak za dotknięciem magicznej różdżki wszystko się zmieniło w New York Knicks. Tibor swoją drogą, ale przecież tam też się zmienił generalny menedżer, bo Leon Rose. To, to, to myślę, że on jest głównie odpowiedzialny za to, że pan Dolan trochę odpuścił i po prostu dał no tak, zarządzać no... mądrzejszym, i też nagle. Z patologicznej organizacji, jakże zasłużonej, ale jednak w ostatnich latach patologicznej, New York Knicks stali się znowu poważnym klubem. I to wiesz, też później to, o czym mówiliśmy przy New York Knicks. Jak jesteś patologiczną organizacją, to tam też nikt nie chce grać. No to jest podstawa. Masz do wyboru jakieś kontrakty, to. Ten jest na... Sacramento jest na końcu. Nikt nie chce iść do Sacramento, bo po co iść do Sacramento? E, wiesz, nikt nie chce iść do Minnesoty, bo tam jest zimno. A nikt nie chce iść do Sacramento, bo... O matko, no. Bo, bo jest tam bajzel i... I wiesz, co cię czeka, no. Więc e, niestety... No tak, znaczy Niestety. inaczej, masz, jak masz wybór, jesteś topowym graczem, to wybierasz po prostu najlepsze drużyny. A jak nie jesteś topowym graczem, no to wtedy widzisz, że tam ci zapłacą trochę więcej niż inni. I wtedy taką organizację wybierasz, ale wtedy Sakramento musisz się liczyć z tym, że nie mają najlepszych zawodników, a mogliby mieć, bo. Bo... Znaczy. Też ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Żeby nie, to nie, tak nie zabrzmiało, że my tu sobie takie. Mondraliński jeden z drugim, usiedli i mówią, jak ja ci opowiem synku, jak to, wiesz, jak się zarządza wielką korporacją, tak. No nie, nie, oczywiście wiemy, że zarządzanie klubem NBA, czy w ogóle drużyną sportową, to jest tak zwane jak to Rafał Jóź, którego też pozdrawiam, yy, mówi, zarządzanie ego. Masz 12 czy 15 zawodników, każdy ma ego, wiesz, wielkie jak wieża, Eiffla i teraz musisz nimi zarządzać. W biurze też masz co chwilę problemy, bo no właśnie, każdy ciągnie w swoją stronę. Tylko że taka jest rola szefa, żeby stworzyć taki zespół, zarówno zawodników, jak i trenerów, asystentów, bo kluczową rolę też, czy bardzo ważną rolę ci członkowie tak zwanego stafu yy, tworzą, czy, czy jakby oni robią nazwijmy to, atmosferę. Bardzo ważne jest, jakiego masz masażystę, w sensie i tych ludzi, od fizjo, od, od przygotowania motorycznego. To, jest, to są takie bardzo szczegóły. Składają się mnóstwo, mnóstwo milion drobnych rzeczy, no i trzeba zacząć tak, od. Czasem, też trzeba, mieć, mn... czasem też trzeba mieć trochę szczęścia. No tak, ale wiesz, to już teraz mówimy tak naprawdę, jak jakaś drużyna przez 15 lat nie awansuje do playoffów, to znaczy, że jest bardzo źle. Znaczy, tak. są, wiesz, no nie wiem, Indiana Pacers jest taką drużyną, która wraca i spada ze szczytu i co jakiś czas jest blisko, a czy mistrzem NBA... Nie była, tak? Bo, bo Michael Jordan, bo, bo później Detroit Pistons i tak dalej. Natomiast, natomiast wiesz, no nie każdy może być jak San Antonio przez ileś tam lat. Ale z drugiej strony, teraz, no, ale to właśnie to, no to, jest, to jest normalne. Sa, ale wszyscy... San Antonio to też jest taka historia, wiesz, bo oni dzięki kontuzji Davida Robinsona mieli jedynkę w drafcie i pozyskali Tima Duncana, i potem to się tak, już jak Tak, Jak zrobić potoczyło. świetną organizację, wyciągnij w drafcie z jedynką Tima Duncana, a później to już leci. Trochę Poprosimy? uproszczenie, Natomiast tak. każda, jakby wszystkie, czy większość drużyn, jest na topie, spada na topie zbudowane ligi amerykańskie. Na Sacramento niestety jest cały czas na, na dnie. No Przypominamy, słuchajcie, o łapkach w górę, bo mamy dopiero 139 u mnie, a skoro ogląda nas 258 osób w tej chwili, to poprosimy, żeby to jednak tam zrobić klik klik, bo wtedy wujek YouTube nas tam lubi bardziej. Łapki w górę, szczególnie, że teraz na koniec mamy jeszcze dwie historie. Dzisiaj dużo było rozrywki, trochę mody i trochę tematów pozaboiskowych, no to tak. Iman Szampert, pamiętamy człowieka, z Cleveland Cavaliers, mistrzostw NBA nawet zdobył. Wygrał 30. edycję Tańca z Gwiazdami. 30. edycję w Stanach Zjednoczonych. Duże brawa. Jak ktoś ma... <grym> tak jest, jak ktoś ma chwilę czasu, to, to proszę sobie odpalić, bo naprawdę to się fajnie ogląda, jak on tańczy. Zresztą... Nie... Co? No stary, no weź se zobacz to jest taki show. E, dobra, niech pierwszy rzuci kamienie ten, kto nigdy nie oglądał tańca z gwiazdami, to zacznijmy od tego. Natomiast teraz na serio, weź sobie na YouTubie Imana Szamperta z tego programu, zobacz, to, to jest tam parę fajnych, fajnych występów i naprawdę, naprawdę duża klasa. I talent, chociaż złośliwcy mówią, że miał trochę łatwiej, no bo pamiętamy, że jego żona, czyli Tejana Taylor jest tancerką, choreografem, trochę piosenkarką, więc że tak powiem miał to dobre też to... przygotowanie mhm. w domu. Ale mm, Iman Szamp... no, wolę w tą stronę pójść po karierze niż na przykład walki bokserskie jakieś. O Jezu, Deron Williams, tak? Że tam z kimś się będzie Ta, no bił, więc, czy już się bił? Czy... Ja, już, ja już zdecydowanie wolę Imana Shamperta. W... Naprawdę dobrze tańczącego. Więc to jest po pierwsze, a po drugie, ty chciałbyś coś dodać, czy nie? <grymne> ja to oglądam właśnie. <grymne> no, Iman Szampert jest mega gościem, no jest w ogóle naprawdę, naprawdę, naprawdę. Nie możemy wam tutaj puścić, ale sami sobie możecie odnaleźć na YouTubach i w internetach. No on jest też, wiesz, duży jako, w sensie... W porównaniu do zwykłego, zwykłych ludzi jest duży no, ale i silna koordynacja. Koordynacja, no, ale koordynacja tak? przy tym naprawdę, wiesz, bo to też nie jest wcale łatwo wykonać te wszystkie figury. Ja się nie piszę, nawet za, nawet za duże, duże pieniądze to się nie pisze, niestety. To jest jedno. A po drugie, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, tak sobie przypomniałem też z minionego tygodnia. Córka Denisa Rodmana, Ojej. Trinity. Została mistrzynią Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, tak zwany soccer, Za oceanem to się nazywa nie futbol, tylko soccer. W Lidze Zawodowej Kobiet, to się NWLS tak, National Women Soccer League, jej drużyna Washington Spirit wygrała w finale, asystę zaliczyła w dogrywce Trinity i została wybrana najlepszym pierwszoroczniakiem Rookie of the Year e, ligi. No i wielką karierę jej wróżą, e, a Amerykanki są najlepsze na świecie w piłkę nożną kobiecą. Więc, więc być może o Trinity Rodman jeszcze nieraz usłyszymy gdzieś na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich, jak z reprezentacją Stanów Zjednoczonych będzie wygrywać. No i przy okazji to było w meczu półfinałowym. Dennis Rodman pojawił się na trybunach i, i był dosyć taki emocjonalny wpis Trinity, że no, ojcem to on był raczej mizernym i relacje ich były zawsze raczej słabe, bo on się tam nie za bardzo nią interesował. Natomiast na koniec on jest jej ojcem, ona jego małą dziewczynką i tak już zawsze zostanie więc no. how sweet tak się pięknie kończy więc Trinity Rodman wschodząca gwiazda kobiecej piłki nożnej Iman Szampert, wschodząca gwiazda tańca kwiody, towarzyskiego tak więc yy, no i zbliża się 23 więc ale spokojnie bo ja aha, mam jeszcze aha, dużo aha, ja mam jeszcze aha. dużo niestety także zostańcie nie. nie odchodźcie A ja myślałem, że do koniec no nie jeszcze musisz zostać yy, bo tak nie powiedziałem o tym, ale to zostawiam wam w takim razie lekturę, znaczy, bo nie przegadaliśmy tego tekstu, mimo że ja go chciałem przegadać bardzo, ale tu Krzysiek mnie zagadał, bo ja napisałem taki tekst dwa dni temu o tym, że Warriors są najlepsi, a Nets i Lakers są najgorsi. A dlaczego myśmy o Warriors nie rozmawiać? A, bo nie, gr nie grali jest Grali ten z Filadelfią, wygrali. A. Ale no nieważne, no słuchaj. Do, no? I ja napisałem taki tekst, bo dzięki temu, że Marcin, który prowadzi profil Crazy Stats, yy, który też polecamy, yy, pomógł mi wyciągnąć takie rzeczy jak punkty spod kosza, spod samego kosza. I okazuje się, że Golden State Warriors rzucają 11 punktów więcej spod kosza niż rywale w meczach, wiesz, takich bezpośrednich i tak dalej. I ja tutaj napisałem taki dłuższy wywód, za chwilę podrzucę na czacie i chciałem to po prostu polecić, że po prostu chodzi o to, że Golden State Warriors to nie tylko drużyna odrzucania trójek, ale ta broń, jaką są trójki, jaką jest Stephen Curry, umożliwia im przede wszystkim dobrą, dobrą nie wiem, utrzymywanie tempa gry, dobrą wymianę podań, Często otwieranie się właśnie możliwości do zdobywania punktów spod kosza, ale też trzeba zapamiętać, że Golden State Warriors dzięki znakomitej obronie i to jest, i to jest coś, czego Los Angeles Lakers powinni się uczyć, tam jest świetna obrona, mimo że oni nie mają przecież centrów za bardzo, tam jest, tam jest świetna y pomoc, rotacje, wszystko i tak dalej, wszystko idzie w tempie, oni kryją nawet taką strefą. Trochę udawaną, wiesz, dwóch tam, jeden z przodu i tak dalej. I, Los I Golden State Warriors naprawdę już podrzucam, bo tak się spieszę i tak gadam i gadam, ale um, podrzucam ten tekst. Jeśli ktoś by chciał, słucha nas i chciałby sobie to znaleźć, to zachęcam, żeby wpisał, no na pro będzie gdzieś wyraźne, ale Warriors są najlepsi, a Nets i Lakers najgorsi, nie chodzi o te za trzy punkty. I Chodzi też o to, że najwięcej punktów z podkosza w ogóle zdobywają Houston Rackets, żeby była jasność. Natomiast drugą drużyną, która rzuca najwięcej punktów z podkosza, są Los Angeles Lakers. Tylko, że Aha. problem jest taki, że Los Angeles Lakers tracą najwięcej punktów z podkosza w całej NBA, ponad 40. Więc tutaj wiemy, że, że problemem jest obrona, przede wszystkim właśnie pod koszem. Natomiast Brooklyn Nets w ogóle w całej NBA rzucają najmniej punktów spod kosza. Co też jest w ogóle niesamowite. Ja tam dodałem, są te wszystkie no, takie tabelki, jest dużo opisane, więc naprawdę polecam ten. Ktoś tekst. miałby w Brooklynie rzucać te punkty spod kosza? Nie, no tak, no wiesz, no Blake Griffin jest Blake po prostu, Griffin jest fatalny, on w meczu jest cieniem nie mówiliśmy o, o meczu nie. Z Celtics, ale on w ogóle nie wyszedł na parkiet. Trochę Oldrich dzięki temu odżył, natomiast Blake Griffin. Skład węgla i papy. To już jest, totalny. To już on się skupia na tym, żeby po prostu wiesz, flopować. Każde przekazanie, jak on gdzieś wychodzi wyżej, to jest po prostu mijany i no jest wjazd jak w, puduje, jak w masło. Poduje niesamowicie wszystko. Poduje, ale jeszcze nie broni w sensie w obronie, nie walczy pod tablicami i tak dalej. Natomiast Brooklyn jest i tak mają taki potencjał, że tak jak nam się akurat wydawało przed sezonem, oni, nawet jak będziemy na nich narzekać, to i tak. Pierwsze miejsce na wschodzie powinni dowieść. Nie, nie nie dowiozą. Dowiozą. Nie, dowiozą już. Nie, już nie, jakby już, przestań James, tutaj James z Harden, Kevin Durant, Patty Mills. Tam, I to koniec, i to koniec. Aldrich zaraz, wiesz, złapie zadyszkę niestety, w nie, sensie może by... być problem. Na no. sezon zasadniczy to wystarczy. A, w sumie zapomniałem, że ja ich w finale chyba stawiałem, nie? No dobra. Eee, dobrze kolejny tak. temat to jest pamiętajcie ponieważ jutro czyli w piątek jest Black Friday ale Black Friday już się zaczął na przykład w oficjalnym sklepie Nike i na ProBaskecie jest artykuł o tym jak zrobić zakupy w oficjalnym sklepie Nike żeby skorzystać ze zniżki 25% ale ta zniżka jest też na produkty, które wcześniej były przecenione. Więc te ceny, które zobaczycie w oficjalnym sklepie Nike, tylko bardzo proszę klikać w link na Probaskecie, bo dzięki temu, że jak wy coś kupujecie, to my tak naprawdę możemy sobie tutaj siedzieć i rozmawiać i nagrywać i się rozwijać. Także jeśli ktoś myśli o zakupach w oficjalnym sklepie Nike, to zachęcam, żeby na Probaskecie też wrzuciłem na czat ten artykuł to żeby wszedł w ten artykuł i tam sobie kliknął, zobaczył też co dokładnie jak to wygląda jak gdzie wpisać wszystko i tak dalej. Wszystko jest opisane. Jest też news o tym jutro piątek jest ostatni dzień takiej dużej wyprzedaży Adidasa, także też to polecam. Będzie też od piątku duża wyprzedaż w sklepie koszykarza, czyli SK Store. Też zachęcam, żeby sprawdzić najpierw na probaskecie, bo nawet jak już kupujecie, to kupcie przez probasket. Cena będzie taka sama, a wszyscy na tym, że tak powiem, skorzystamy, bo czasem nie pyta, pytacie gdzieś w mailach, yy, dlaczego nie mamy reklam na YouTube? Nie ma reklam na YouTube, bo mnie wkurzają, a przy, przynoszą zerowe pieniądze, w sensie, znaczy bardzo małe, przy, przy naszych, że tak powiem, musielibyśmy mieć, wiesz, w 100 tysiącach albo w milionach odsłony, tego nie mamy, więc... Dojdziemy do tego, no. Tak, więc nie ma co tutaj 15-sekundowych reklam rzucać, żeby zniechęcać. Ja uważam, że po prostu zróbmy to w taki sposób, że jeśli na przykład planujecie jakieś zakupy, to zerknijcie czy przypadkiem na ProBaskecie nie ma fajnej promocji. I jeszcze jedna historia, bo też chciałem Wam polecić, bo nadal jest aktualna taka promocja na oglądanie Kanal Plus online za 10 zł w pierwszym miesiącu. I to też jest na ProBaskecie. Ja też rzuciłem link. Trochę wiem, że na koniec jest tam tutaj tak promocyjnie, ale to są rzeczy, które naprawdę mm, warto sprawdzić i które ja sam z nich korzystam, więc y, nie polecałbym, gdybym nie korzystał. I Kanal Plus Online też myślę, że za 10 zł za pierwszy miesiąc. Zwłaszcza, że można zrezygnować w każdej chwili. To od razu mówię. Y, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że przypominam, że zaraz będą. W grudniu mecze świąteczne, noworoczne. Potem jest Dzień Martina Luthera Kinga. Sporo meczów o dobrych godzinach, także naprawdę, naprawdę w, polecam. No i oczywiście książki wydawnictwa SQN, które już reklamowaliśmy w zeszłym. W zeszłym nagraniu, na w sensie ostatnio, także też na Mikołajki, jeśli ktoś szuka, to warto sprawdzić. Tu już nie musicie żadnych linków klikać, możecie po prostu. Ale polecamy, bo gdybyś miał polecić na przykład jedną taką książkę. Jeszcze nie, nie przeczytałem. Na pewno swoją drogą kibicę Minnesota Timberwolves Łukasza Cegieńskiego Pruszków Mistrz na, na bank przeczytam, bo chociaż jestem ze stalowej woli, to. Wiadomo, dorastałem w tych czasach i, i Pruszków też do Stalowej przyjeżdżał na mecze Ekstraklasy. Natomiast, poczekaj, poczekaj, bo tutaj nie ma wszystkich. No albo, nie ma wszystkich, albo... moja, moja, moja biblioteczka jest zdecydowanie nie, większa. Nie, ale z tych nowych, a poczekaj, no bo ostatni sezon Fila Jacksona wyszedł po polsku, więc to jest na pewno do przeczytania, bo to jest fenomenalna opowieść, rozmowa z Włodzimierzem Szaranowiczem, także wątki NBA także dla tych, którzy chcą iść w kierunku dziennikarstwa, to myślę, że warto poczytać e, pana Włodzimierza. E, album na 75-lecie NBA to w ogóle pewniak e, tak zwany na, na Idealny święta. Idealny na prezent, prezent, na święta, na Mikołajki. Tak, więc, więc tutaj, a wiem, że się ym, tłumaczy przez Michała Rutkowskiego Scotty Pipen Na mm -hmm. święta nie będzie, ale będzie w nowym roku i no... Mm -hmm będzie ciekawie. Także SQN tak, cały jest. czas działa. Yy, jeszcze jedno miałem takie pytanie, bo nawet to zajawiłem, ale to tylko taką jedno, jednozdaniowo, bo yy, ty będziesz pewnie fanem tej teorii. Ale moje pytanie do Ciebie jest takie: czy uważasz, że to jest ostatni sezon Grega Popowicza w San Antonio Spurs? Jestem fanem, a nie powiedziałem tego przy Sacramento, że mogli Becky Hammond zatrudnić na przykład i zrobić coś fajnego. Natomiast jestem, Becky Hammond, no, no. jestem fanem tej teorii pod warunkiem, że to Becky Hammond zostanie kolejnym trenerem San Antonio Spurs. A ja, no, mi się tak wydaje, że tak jest właśnie przygotowywana. Miesz takiego poczucia, de, de. Że, że tam jest nadal, Popowicz tylko musi ten sezon rozegrać i mieć tam odpowiednio dużo nie zwycięstw. nie zobaczę, to nie uwierzę, to no, ale prawdę. chciałbym, generalnie chciałbym, bo w tym momencie to San Antonio, to jakby ten sezon, to jest na straty, to już jeszcze w tamtym coś można było wpróbować, wnioskować, że może jest tam jakiś pomysł, w tej chwili to już nie ma żadnego pomysłu, no, to jest San Antonio, które będzie głównie przegrywało w tym sezonie i nie wiem jakby jaki jest cel, więc mam nadzieję, że cel jest taki, że Greg Popowicz rzeczywiście przejdzie na emeryturę i Schede. Becky Hemon jako pierwsza kobieta w historii poprowadzi drużynę NBA i to by, było, to by było coś fajnego i to by była fajna historia. Dobrze. Trzymamy się tej wersji. Myślę, że tak. Ja myślę, że tak się stanie. My się widzimy, jeszcze damy Wam znać w razie czego, ale za dwa tygodnie, tak planujemy, 9 grudnia. W czwartek, 9 w czwartek grudnia. czwartek, 9 grudnia. Yy, każdego wkurzają reklamy. No tak, no, wkurzają reklamy, ale z czegoś trzeba żyć, więc jakby yy, trzeba o tym też pamiętać i też za coś trzeba opłacać serwery, te wszystkie, bo powiem Wam szczerze, jak czasem widzę. Co tam się dzieje na fakturze, to mówię, o ho, ho, jest solidnie. Ale radzimy sobie i z tym. Także yy, zachęcam do, raz do przejrzenia łapki w górę. Takie jest, łapki w górę, bo 170, więc jakby żebyśmy tutaj dobili do jakichś ładnych 500. Bo ostatnio to się tam nawet dało. Ostatnio ktoś mnie pytał, ile osób słucha, wiesz? I ja sobie sprawdziłem na Spotify to jest około 1500 osób dodatkowo jeszcze i na SoundCloudzie to jest około 1000. Więc tak jak patrzycie na YouTube, to myślę, że spokojnie można dodać jeszcze ze tysiąca do, do tego. Także dziękujemy każdej osobie z, z osobna i wszystkim razem za to, że tutaj jesteście z nami. I pamiętajcie. Najfajniejsza rzecz, jaką możecie dla nas też zrobić, to polecić po prostu swoim znajomym, tym, którzy lubią NBA, żeby też nas czasem włączyli. Tym optymistycznym akcentem. Kończymy, tak jest. Dziękujemy serdecznie, widzimy się za dwa tygodnie. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.